Tak. Wiesz, że nie Freddy? gra. No, maska Freddy'ego. No, dużo tego nowego jest. A sam zobaczę w sumie. Myśmy nie grali na tej nowszej wersji, bo tam nie działało chyba poprawnie z tego, co mi się wydaje, nie? Czy po prostu byliśmy leniwymi. Byliśmy skurwielami. No że dobra. Ktoś mówił, że coś nie działa. No, no to coś nie działało, a teraz są nowe klasy. Tak, masz coś do nowego pobrania. Dobra, jak coś, to nie wiem, czy wam będzie wygodnie, jak się będę wyciszał, czy coś. Nie. Ale no. Nie. Bo będziesz do czatu pewnie gadał. Tak, tak. To jak coś, to ten. To nie będę gadał podczas spotkań głównie, a teraz idę tłumaczyć, jak pobrać tą wersję. Ze dwóch. Ale możecie zaczynać grę, jak a będziecie. Powiem ci, że nie wiem, czy można to tłumaczyć. Czemu nie można tłumaczyć, jak nie pobrać wiem, moda na znaczy, Twitchu? Powiem ci szczerze, przed poznaniem tej modyfikacji chciałem się właśnie dowiedzieć, jaka ona jest i jakiś streamer tam się bardziej popularnych, co tam gra i wtedy po prostu powiedział, że nie może powiedzieć, ale może mi po prostu przytoczyć nazwę, żebym sobie poszukał. No, nie wiem. Nie wiem. Po prostu ale czego nie tak, można? Jak mówić, jak sprawa. Pobrać moda do Amonga. Nie ale wiem, czego nie ja można? Jak ja słyszałem w tym temacie. Nie mam o tym większych informacji. Mówienie, jak pobrać moda do Amonga, znak większości, mówienie N-wordów, S-wordów i tak dalej. Dobra, jak coś, to ja szybkie za dwóch. A tak szczerze, ile razy powiedzieliście te M-wordy i S-wordy na Twitchu i tak nie dostajecie żadnej kary? Albo już raz. No. Zaraz mówisz, sorry Twitch administration. Ja udaję, że tego po prostu nie powiedziałem, nikt nie słucha. Wiele wyjaśnia. I tak, pan Rod przyjdzie jeszcze? Najpierw przyjdzie? Łysy gdzieś się zagubił w akcji, nic nowego. Łysy wtedy gra. Minecraft no, i ja wiedziałem. Ma jej. Nie ma lobby. Za długo typiamy. Nie ma lobby. No ja właśnie sprawdzam, czy będzie mi działać. Co? Mówił, że przyjdzie zaraz. Ale tak po jednym albo zaraz. No to jakoś tak to. Po jednym albo zaraz. Coś takiego, no. Ale nie da się już z kraka zmieniać niku. A ku? Niku. Niku, że niku. W ogóle ja muszę na tych, na strzałkach chodzić, bo w sad popsułem. Jak? Tak? Można popsuć a to sad? Nie może sobie strzałek no, nie działa, co, wyciągnąć nie? Sobie strzałek i wsadzić zamiast sada? Czy jest nowy lobby? Nie, że mi się nie działa switch, wiesz, ten guzik, no wiesz. Ten. No mówię, co? Zamiast S sobie strzałkę w dół wyciągnij. Nie mogę, bo ja mam laptopa i to jest wyspowa, a tam się nie da wyciągnąć. No. To lipa. No. Czy jest nowe lobby? Jeszcze raz się pytam. Nie ma. Jakie? Jakie się nie ma. Nie ma wody na pustyni. Nie ma pustyni na wodzie. Ten, Kazu się pyta, bo tam ktoś pisał na tym GitHubie, że działa na Epiku. Czy ktoś z was gra na Epiku? Bo kiedyś nie działało na Epiku, a tam pisze, że działało na Epiku. I czy ktoś z was działa na komuś, że działa na Epiku? Bo tam. Znaczy ja powiem tak, jeżeli masz folder z modem i dodatkowo pliki te ze Steama, z Amonga, to ci na Epiku zadziała. No wiem, ja mam ale problem. Tam była osobna instalacja na Epiku, a inaczej na Steamie się chyba to robiło. No to nie wiem, ja powiem szczerze, że no się jakieś kropki usuwało. Mam ten go, nie wiem, bo... I to wystarczy, nawet nie muszę mieć na Amonga zainstalowanego. Bo cały ten plik z gry to jest ten główny plik. To w sumie wystarczy. Nie wiem, ja się wymądrzać nie będę, bo nie instalowałem na Epiku, bo Epic to jest... Ja ogólnie mam problem. Jeden. Jaki? Że chyba mam nie tą wersję, jeżeli chodzi znowu. 2.2.1. No tak, i ja ją poprałam 2.2.1, ale nie mam tych samych ustawień, co wczoraj miałam, tych modyfikacji do postaci.
Nie wiem czemu. Jakich modyfikacji do postaci? W sensie... To może ogólnie Among Us inny. Ale że wczoraj inny jadł. Ale się tak, odpalasz tak. Town of Us czy samego Among Us? No to Among Us. Okej. Co ty pitrucha tworzysz? No to się jestem ciekaw. No nie wiem właśnie. To zobacz u mnie na streamie ten. Bo jak to u mnie wygląda. Znowu mam to samo. A pobrałam przed chwilą tą najnowszą wersję. A wymieniłaś pliki czy nie? Wymieniłam. A wrzuciłaś też ten... na Discordzie i no wczoraj nie działało. To jest jakby... Wydaje, że ze złego miejsca otwierasz grę. Próbuj z tego folderu bezpośrednio. No się... Próbuję z tego folderu bezpośrednio. Nie, spróbuję, bo... Odpalam z tego samego folderu co wczoraj i mi nie działało. Ale nowo pobrane pliki wymieniłaś z tym starym. Ale tak, tak. Masz tego plika pobranego takiego fixa? Zaraz. Czekaj. Zobaczę czy teraz mi zadziała. O, działa. Ucha, tak. Ja fan. Ty fan? Dobra, kogoś puchała, tak. A kogoś jeszcze wywaliło. Lisek! Wracam. Nie, jest dojdzie. Dobra, ale działa. Wracam. Lisek! Jak jesteś śliczna. Dziękuję. Czekam uszka wilka by mi pozazdrościł. Śliczne. Co mi się sprawdzało tam na dole te modyfikacje, te inne te ustawienia? O, nie to. O jest, dobra, mam. W ogóle Lisek, już naprawiłam sobie, że będą mi działać alerty za followki. No i pokrzę. Mogę zacząć, żeby nie wywaliło pokoju? Jak dla mnie można. Wszyscy są. Plus jeden. Takie pytanie, gramy na Polusie, czy tylko na Skaldzie? Tak. Mi to obojętne. No ktoś nie chciał ostatnio grać na innej mapie. Jebać te inne mapy. Jebać się. Czemu? Te inne mapy są dupy. Dobra, ale no... Zobaczmy. Lisek, nie umrzesz. No i mi zniknęła, no ładnie. O, kamuflażera mamy, to już dobrze jest. Na start. What the fuck? Ale animacja. No to tak. Dobra, bo mi się zrypało. Ja pierdziałem pierwszy raz, widzę ten nowy tablet. To jest nowe? No. Czy z tego dodatku, czy... Nie. Tak, to jest z tego moda. Chyba. Mniejsza. Widziałem, Arana zginął na kamerach przed 3 sekundami. O, lipa. Mogę to patrzeć. Musiał ktoś zwentować z elektryka, bo ja tam byłem z Neskrabem. Mógł nawet przyjść z dołu i ten. I z lowerem za nim ten. Ktoś. Ja byłem w elektryku i nikogo tam nie było. Aran zginął w elektryku, nie, tak? Nie, on na kamerach, ale ktoś musiał z elektryka, bo ja wszedłem na chwilę do kamer, jak on tam był. Wyszedłem, wtedy nas wzięło, zmieniło. Więc chciałem zobaczyć, czy wszystko jest ok, i potem wyszedłem i pobiegłem w dół. Chory, tak? Prościej powiem ja, dobra? No. To było tak, zgasło światło, my tam byliśmy we dwójkę z osobą, która teraz zgłosiła. Ja. I ten. Włączył się kamuflaż, chodziliśmy przy sobie, jedna osoba wbiegła od dołu do kamer. Kamery się świeciły, później padło ciało i później już tej osoby stamtąd nie wybiegała. No to ogólnie to musiał być kill z meda, bo jak zgasło światło, ja byłem w elektryku, w sensie w elektryku, w okolicach elektryka.
jak gasło światło i pobiegłem na lewą stronę od razu. Tam na dolny engine i nikt nie biegł do elektryka, chyba że już ktoś był. No ja też nie widziałem. Ja nadbiegłem z reaktora w dół i akurat wtedy zostało zgłoszone ciało. Jak się światło popsuło, to ja wbiegłem i naprawiłem. A też nie widziałem, żeby ktoś obok mnie przebiegał. Ja też nie widziałem. Ale na pewno mamy typa, który nas robi na szaro. Mamy dwóch imposterów, nie? Dwóch, no. Dwóch. Jeszcze czego prawdopodobnie ja... liczę. A ja ktoś może powiedzieć, gdzie kto był i tak dalej? No ja jestem totalnie... Chodziłem do dolnego engine'a. Gdzie jesteś teraz? No, że tak powiem dosłownie do przy... Jak są te drzwi, które się zamykają do dolnego engine'a od reaktora? Mhm. Stał ze mną na tym kwadracie, na tym plusiku. Okej. Ja jestem w komunikacji i jak był kamuflaż, to kogoś mijałam przy szylcach. Weseraj, kto wszedł przed nami tak, do tego? Tak, za mną się nam ja. Do medbaya. Do medbaya. Bo zanim... O ja pierdzie, nie wiem, kurczę, mamy typa, który zmienia kolor, nie jestem pewien, czy nie. No właśnie też nie jestem pewien. Ja byłem w medbayu pierwszy, później poszliśmy we dwójkę tam. A, to byłeś tam z nami, dobra. Pietrucha, jesteś wyciszony. Później bo ja ciebie potem nie widziałem, bo ja pobiegłem do przodu. Ja nie żyję. No ja chodziłem w tam osobę. Widziałem dosłownie... Tutaj ci kawałek wyżej stanę. Widziałem dosłownie... Pietruszka, jesteś wyciszona. Pietruszka, meanwhile. Ja tak czekam twardo, kiedy ona coś powie i tak nie mówi lokalizacji. O, wyciszona jest, nie? Pietrucha. Tak trochę jesteś martwa, to ja szczegół. Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Neskarp, zmień proszę kolor na następną rundę, bo ten jest zbugowany. No, kolory, no ten kolorowy. Ten czoły. Tak, bo ogólnie ci co nie wiedzą, dobra, to wszystko? Bardzo mi się podoba to graficznie. A to zaraz wygląda pięknie. To wygląda super. A Blit jest taki sam kolor, jak i ja mam kolor postaci pewnie, nie? O, jeszcze lepiej. Czyli w końcu na kogoś głosujemy? Czy... Tak. Dlatego chuja skip. Skip najgorszy. Tak, ogólnie coś mi się chyba... Jestem fantomem. Nice. Ej, to jest akurat fajne. Pierwszy raz właśnie będę to ogrywać. Dudzia ze mną stoi. Tak, ogólnie ci co nie wiedzą... Tak. Mam pytanie do gracza. Wiesz jak działa glitch? Ale o co ci chodzi? Co nie hakowałeś? Nie rozumiem o co ci chodzi. Biegnę sobie od medyka, wyłączam fiolki, idę sobie koło reaktora, patrzę, czy ktoś mnie zhakował. Jest przy mnie tylko Wisek. Ale ja nie rozumiem, o co ci w ogóle chodzi. Łazisz za mną, robię sobie kabelki, nagle do mnie odbiegasz mi czas. Dobra, to jak wy się za chwilę będziecie kłócić, to ja mam ważniejszą wiadomość, bo nie wiem, co z tym faktem zrobić, ale jest fantom. I widziałem, że albo Pietrucha, albo Aran robili sobie taska w nawigacji, ja nie wiem, co się robi na fantoma. Ale nie mogę, a że myszką znaczy, na ekranie, jak tak? Cały czas ją albo jego, no to on już chyba jest wykryty. I on tak będzie latał. Nie, musisz go ten. Trzeba go zabić. Trzeba go złapać, żeby przegrał. Bo inaczej jak w końcu taski jest po nas. Trzeba złapać ducha. Stanie. Musisz podejść do niego. Ale jak łapnie. A jak łapie się ręką czy przyciskiem jakimś? Przyciskiem. Tym co robisz taski. Podchodzisz do tego to może zjebałem, bo akurat... No to zjebałeś teraz akurat, no. Ale dobra, wiemy, że mamy ducha, trzeba go złapać. Fantom się respi randomowo, nie? Respi się randomowo w wentach. O, no. Dobrze wiedzieć. No to wywalamy Liska. Ale jaki pan... Jesteś glitchem, czy byłeś koło mnie i mnie zhakowałeś? No, nie! Tak. Czy za mną latałeś? Nie no, ja nie wiem, to jest jedna informacja od jednej osoby, gdzie
To jest takie... Znaczy, trzeba brać pod uwagę, że on może jeszcze mieć egzekutonera. Może, to dlaczego lepiej lisek zostawić i... No. No to jak zginę, to ona. To teraz jesteś śmiertelny. Chyba, że impostor. No, ale Skipy uratował życie liskowi. Tak, ogólnie jeżeli chodzi o te kolory, co wybrał Neskart, to jest tak, że jeżeli mamy na przykład... Jeżeli mamy na przykład właśnie kogoś takiego jak... Oho. Jak Spy, to on widzi kolory na panelu administracyjnym. Oj. I przez to właśnie, że... Kiedy jest właśnie włączone, znaczy kolory, przepraszam, nie umiem się wysłowić. Kiedy jest ten tęczowy kolor, to po prostu to się buguje na panelu administracyjnym dla Spaja. Kurde. Ja i tak nie zdążę zrobić zadania. Dobra, gdzie Lisek zgusiasz ciało? W elektryku. Czyli tak, Lisek tu. Kto stał teraz na środku obok admina? Ja stałam. Dobra. To Jagular to jest. Nie? Tak, widziałem na kamerach, jak skaczesz do Venta. Na zmienionych kolorkach. No. Lisek zgłosiła ciało w elektryku. Ajub widziałem na kamerkach przy tym. Gdzie niby mnie widziałeś? A Wesrej przed chwilą był... Ale inaczej. Gdzie widziałeś mnie na kamerkach? Widziałem ciało jak ten, jak chyba pada. No bo Wesrej przed chwilą był obok kamer, więc on niemożliwe, żeby tak szybko tam dobiegł, a z tego co widać, to my raczej nie mamy tego technika, a skakałeś przy nawigacji tamtym Wentem i widziałem to na zmienionych kolorkach, tylko że wszyscy... W czwórkę pozostali są potwierdzeni. Dobra, bierzemy Poczekaj, bierzemy pod uwagę to, że Neskar powiedział, że jak zginie, to Lisek? I Lisek zgłasza ciało? Raczej nie. Na razie, Aju, nie ryzykujmy. Poza tym rozdzieliłem się z wami przy broni, zrobiłem broni, wróciłem. To i tak już nie wygra, więc możemy tak. Znaczy, inaczej, jeśli to jest Lisek, to raczej chillerka, no bo jeśli jest egze, bo tam właśnie Neskarp mówił, że był zhakowany, no to dalej jak ktokolwiek z dwóch impostorów zabije jedną osobę z nas, tak, to mamy przegraną grę, nie? No właśnie powiem ci szczerze, że zaraz wyjdzie na to, że zostanie 3-1 i jest szansa, że po prostu dostaniemy dwóch zabójców. Jaguar, on ale z czemu uważasz, że to ja skoczyłem w wencie, kiedy ja nawet nie byłem przy nawigacji, ja tylko poszedłem na chwilę do broń, bo miałem broń do zrobienia, a potem wróciłem do kafejki. Mamy 5 osób, 2 osoby nie żyją, sekundę przed zgłoszeniem Lisek... No dobra, ale mnie nie było w okolicy nawet elektryka. No dobra, ale... Pobiegłeś ty z Aju wtedy, jak rozdzieliliśmy się przy broniach, to ty pobiegłeś z nią na lewo. Jak ja w ogóle nie byłem obok Aju. Jak to nie? To kto z nami po prawej był? Przy drzwiach, kiedy drzwi były zamknięte, stało tam 4 osoby. Na samym początku gry? Tak. No to jest no, mega... No i teraz się jąkasz, nie? I teraz nie ja. To jest początek gry, to było praktycznie minutę 20. No tak, ale potem nikogo innego nie widziałem, a w okolicy elektryka mnie nawet nie było. Nie wiem, ja głosuję na Liska, ja biorę sobie słowa na... Skarba do siebie. Nie no. Nie, to źle. Mieliśmy potwierdzonego Jaguara. Skąd? Tylko tym, że ty to powiedziałeś. Tak, po tej rundzie ja się zapytam. A powiedz mi, czy masz najnowsze Town of Us? Bo
my gramy właśnie na najnowszej wersji. O, chyba właśnie zabiję mnie jako fantoma. Gramy na... Tak. Dobra. To po tej rundzie ja się zapytam. Dobra, Jaguar był impostorem i teraz najważniejsze pytanie. Kto mnie bardziej przekona? Ja jestem obecny w elektryce. Co jest sam? Ale to nieważne, kto to jest. Po prostu wy przekupcie jakoś. Sprzedam się za drobne. Jakie taski robiłaś, Lisek? Teraz robiłam. Wait, ja mam teorię. Nie, Aju, przestań, poczekaj, dobra, nie, poczekaj, Lisek, nie, wiesz co, daj mi syna, powiedzieć, Aju, ludzie, nie, Lisek, zabiłaś nie skarba? Nie! Powiedz szczerze, powiedz szczerze. To też coś powiem. Nie, wy oboje jesteście, jest mamy impostora i kurwa, litwca! Lisek, dam ci wygrać, Lisek, dam ci wygrać. Mamy szeryfa, mamy impostora i mamy ten. Skipujemy i kto ma szybszy rewolwer, ten wygra. Dobra, dobra. Robimy dziki zachód. Chwili, że zwalił sprawę. Oh shit, we're fucked. Ale zabiłaś na skarba? Tak! Ciao. Randomowy w elektryku, napatoczył się, no. Bo ja wino! Rewolwerowcy dzisiaj uciekacie, frajerzy. Chodźcie tutaj. Masakę. Ja kompletnie Lisek. Zapomniałem, że może być taka rola jak szeryf. Ja tak, a co on mi może zrobić? Zabije mnie? O, oh, wow. Brawo. Ja specjalnie się ukryłem, myślę sobie na spokojnie to ogarz. Zostawi mnie trochę bezu. Bo by będzie mówię, jeszcze takie, jedna osoba. Ej, easy, nie? Będzie jeszcze jedna osoba. Tylko mi się wywaliło, czy no, wszystkim? Problemu. To już ci daję zaproszenie. Wesrej, tak blisko. Mhm. Nie. Tak blisko. Słuchaj, ja wszedłem w kompsy i stoję w tym rogu i tylko patrzę, żeby nikt mnie nie zabił, żeby nikt mnie nie zabił. On to ogra, wierzę mu, gówno, prawda? Mówię, zapomniałem kompletnie, że jest szeryf i tak, co mi zrobi? Trzeba było po prostu pewnie się oni by się sami pozabijali. Pewnie mnie tylko pilnuje, co mi tam, nie? A co takie, ty, jak on mnie zabił? A, racja, szeryf istnieje w tym. Ten sam wcześniej, czy nie? Potwierdzam. Tak, tak. Dobra, bo mnie wywaliło z pokoju. No to przypnij się do krzesła. Dobra, pani Lorek, teraz wyślę link tutaj, dobra, żeby dołączyć. Tak, mam do au. I ten, dołącz do nas, jak możesz. Będziemy w pokoju Among Us. Wywaliła ją. Czy wywaliłabyś ją tylko dlatego, że byłaś impostorem? Gdybyś była krumentem. Z trzech powodów. Znaczy raz wziąłam pod uwagę to, co powiedziałeś. Nagle z zbyt okoliczności ty giniesz, ona zgłasza ciało. Dwa, że byłam impostorem, mogłam się kogoś jakby wywalić sobie i to też było dla mnie zagrożenie, jak kogoś, bo też mogła mnie zabić. Trzy, w ten sposób chciałam odciągnąć od Jagara, który skakuje na wętach, kiedy kamerki się świecą. Więc jakby to wywalenie... Wiecie, problem jest tego typu, że ja wiedziałem, że to może być Lisek, bo coś w stylu, nie, no weź, no weź, ale w momencie, w którym jestem szeryfem, wolę sprawdzić to na własną rękę i zeskipować, tyle że nigdzie kurwa Lisek nie było. Nigdzie. Totalnie. Wiedziałem gdzie się ukryć, kurde, tylko mi nie ten szeryf to po tego.
No, tak to byśmy na skarba uratowali, ale no lisek ale blendetka i tyle. Ale to wyglądało tak, że wsiadzę w elektryku, widzę kogoś na zielonych kolorach i mówię, dobra, to sobie lisek, ale to nie tym jest. Nie masz uprawnień, by się odmutować. A, to Aju? Czemu na przykład pan Ladek nie może się... Ten? O. Bo nie miał weryfikacji. Aha, dobra. No już powinien. A jak nie, to wyjść i wejść i będzie działało raczej. A w ogóle jak się gra jako fantom? Ktoś mnie zabił. Fan... Ale piękne są te kapelusze, Jezu Chryste. Jak... Banrod, co ma szczęśliwą żabę. No ja lubię żabę. Dobrze, żabciu. Żeby wiedzieć, że jest... A to nie jest Kermit? To jest Kermit. Chyba. Znaczy, ja myślałem, jak zakładałem, że to jest Kermit, no właśnie dlatego go wziąłem. O, Kermit. Już jest. To ma kurwa Kermita, ściągaj to, proszę. Mój Kermit. No możemy zagrać na Kermita. Tak? Się wywołtuje w pierwszej rundzie. Kto mnie imposteruje tutaj? Nara, już mam eksę, już mam eksę. Pan do Eksas? Jestem za wywaleniem. Dlaczego? Kermita ściągaj raz, dwa. Mój Kermit. Rozbieraj się. A, dobra. Kurwy, dobra. Dobra. Usunęli mi kotka, więc musiałem wybrać żabkę. Jak to kotka usunąć, co? No takiego czarnego. Tak? A ja nie zauważyłam wczoraj. Smutno. Jakim? Ile nas jest? 13. Tu możemy zagrać na E3. Cześć, łysy. Na czym? Nie, to mała mapa jest... Nowa mapa jest dziwna. Boże, dostaniemy jednego taska, który będziemy robić całe życie. Zagrajmy na E3. Nie, no wszystkie tam te da się taski zrobi. Da, pytanie jak? Normalnie. No to powiedz mi, jak zrobić save. Musisz kręcić odpowiednią ilość oczek na tym kółku. Nie wiem, zawsze mi przyjdzie. Jak masz w prawo, to kręcisz w lewo, jak masz w lewo, to kręcisz w prawo. Pytanie jakby... Proste. Dalej na dwóch impostorów, czy na trzech? Albo zmniejszyć cooldown. Zmniejszyć cooldown. Ja bym zostawił dwóch impostorów, bo będzie. No, bo jeszcze jest. Pierdol, jest dużo osób. Zawsze mamy tego Grisha. Zmniejszyć cooldown. Na innej mapie. 15, kamikadze. 14, 15. Siema, łysy. Jak nie Erzik, to Polus. Kamikadze. Kaushed. Zaraz znowu dbaj pokój. Myśmy zaczęli grę, czy...? Tak, chyba. A, okej. Okay. Czemu nie ma ładowania? Okej. A co my gramy w ogóle? Plusa. Among Us. Najlepszą mapę. Zmienili mapę. Dobra, teraz nie dać się zabić. Komis został sabotażowany. Ja ogólnie dużo oglądałam, jak inni grają na tej mapie, ale sama nie grałam. Okej, widziałam, jak ktoś odbiega od pomarańczowego ciała i Vanrod się cofnął. Zobaczyłem kątem oka, no właśnie, nie wiem kto odbiegał, ale zobaczyłem kątem ale oka, że on się przewrócił. Ktoś biegł do góry właśnie. Pytanie. Pytanie mam. Nie widziałem kto, cholera. Co teraz? Ale ciało gdzie jest? Przy komsach, przy tam komsach, gdzie był ten sabotaż. Nad komsem. Jakby. Przy tej antenie. Dobra.
Ale ten ktoś biegł do góry, a ty właśnie z góry wybiegłeś, Vanrod. Nie, bo ja biegłem do góry i zobaczyłem dosłownie kątem ekranu, że ktoś tam się przewraca. I cofnąłem się. Natomiast nie, on nie biegł do góry, jakby ja pobiegłem prawo góra, a ktoś pobiegł lewo góra. Tak dosłownie mi przejechał po granicę. Nie, no ogólnie to jest prawda, bo siedziałem na komsach i tam widziałem, że to ciało dopiero upadło i nie wiem, czy jak ktoś zabija, to mu szybciej bije serce? Na komsach czy na to jest tym... bardzo trudny mechanizm, Witalsa? Wiesz? No na tych komsach, na Witalsach. Odpuść tego, to jest trudny mechanizm. Bo ja widziałem desynchro w biciu serca. A u kogo widziałeś? Ale nie powiem wam jeszcze. Ja widziałam. Moja mama się nie liczy. Na Skarba i Wesreja. I wcześniej była też Pietrucha, ale ona właśnie wybiegła i chwilę później zgłosiła ciało. Tak, bo chciałam naprawić. No ja się. No ja właśnie wchodziłem na dół do tego, do specimena. To raczej nie mieliście jak zabić, nie? Bo to jak się weszło, to. No nie, cały czas pilnowałem na tym skanerze. Ktoś się z kimś potwierdza, może. No ja stoję jako duże. Więc go widziałam. No nie no wiem. Chyba się nie dowiemy. Vanrod nikogo nie widział, a tylko mnie widział. W sensie teraz, dokładnie w tą sekundę. No, ja wchodziłem do O2. Od dołu. To ty ze mną biegłeś tam do góry na prawo, tak? Nie. Nie, ktoś inaczej, ktoś ja był jeszcze przede mną, do O2, ale ta osoba na pewno nie widziała O2. Już ciała, ja bo ja byłem niżej, ja ledwo widziałem ciało, dosłownie jak upadało. Więc ktoś był lekko nade mną, ale to nie była ta osoba, co odbiegała. Nie mógł jest zabić, był za daleko. Jest szansa, że jest niewidzialny impostor i po prostu zabił. Jest coś takiego w ogóle w tym modzie? Tak jest. Yes. Kurwa. Witamy w Among Us. Ale... No. Town of Us. Nowe klasy, Vanrod. Oh shit, ja tego nie czytałem, ja nie mam pojęcia, na co my gramy w ogóle. Mówiłem ci ostatnio. Na Among Us na modach? Nie. Ja grałem na starszą wersję, nie wiem jakie są nowe klasy. Mamy cztery nowe klasy. Ten niewidzialny. Mamy cztery nowe klasy, jest Phantom, który jak zrobi taski, to wygrywa grę. Mamy Assassina, który jak powiesz swoją rolę, to cię może wygłosować. Mamy typa, co jak zostanie sam impostorem. Tak, mamy impostora, co jak sam zostaje, to ma szybszy cooldown i chłop, co może rzucać ciałami. Tyle. Nie rzucaj, tak, tylko przynosi. No. Skipujemy to? Niewidzialny, jak się nazywa ten niewidzialny? To nie jest nowy. Phantom, nie ma go jeszcze. Nie było go. Niewidzialny tak, Phantom jest dopiero jak się umrze. Jak umrzesz i jesteś fantomem, to jesteś ledwo widoczny i jak skończysz taski, to wygrywasz, jeśli nikt cię nie zna. Nie możesz zabijać, to jaki impostor niewidzialny zabija? Mam pytanie, trzeba mieć jakąś kokenolę, żeby zostać fantomem, czy on po prostu zbiera czegoś? On musi zginąć. Musi zginąć jako crewmate chyba. Crewmate jak ginie, to ma nie, dopiero po meetingu możesz zostać fantomem. Ej, sorry, ale chcę wam tylko powiedzieć, że ten, kto mnie zabił, to zrobił bardzo big brain. Rider. Przy okazji nie słuchałem całej tej rozmowy, więc... Ajej. Już wszystko wiem. Jagger. Ja podejrzewam Vanroda właśnie, no bo to on był najbliżej. No i teraz jak właśnie Jagger właśnie powiedział, że ten, kto go zabił, to zrobił taki big brain. Chociaż... Nie, albo mi się wydaje... On mówił, że z Aranem biegł? Ale w sumie to ja mam na niego teraz Susa. Więc nie wiem, czy mogę mu zaufać odnośnie właśnie... tego zabójstwa, ale dobra. Olisek. Tak, Aran się nagle cofnął. Że a sobie chyba przypomniałem, że mam zadanie. A co sobie popilnujmy Liska. Okej. Zostawię
dla siebie tą informację. Dobra, jestem. Cześć. Cześć. Zostaje na razie dla siebie tą informację, że Lisek skakał do Venta, a Ran się za nami cofnął. Kamikadze przyszedł. Czy on żyje? Żyje. I Lisek tu znowu jest. Dobra, ale... Aha, naprawili to. Dobra, nie byłam to chyba jedyna, chyba która widziała... Phantom? Phantom, tak. On dosłownie ledwo widoczny taki cień biegający i na moich oczach zabił Duzia. Phantom nie może Phantom, zabić. Phantom nie zabija Kuba. Phantom jest to, osobną rolą, to jest taki crewmate jakby. To co to było? Było kompletnie niewidoczne praktycznie. Ledwo taki cień biegał i to zabił to na moich oczach. Ale takiego musi zabić. Chociaż... takiego musi zabić. A czy jego muszę dogonić i pyknąć? Tak. Ale on nie zabija, ale... What? No bo jest ten impostor, co znika. Mam pytanie, bo wyświetliłaś się, że tylko Dudzio zginął, nie? Tak. To tak, dosłownie. A nie żyje też Neskar. Ty właśnie, czemu na Janistor, Janistor. Ja widziałam wcześniej. Nie, Janistor. Ja z Neskarbem. I ja wiem, jak zginął Neskar, bo to była moja wina. No mów. No nie mogę. Musisz mówić, że to była twoja wina. Nie, bo jak powiem, co się stało, to raczej będę ostrzelony. Dobra, to nie, to... to teraz strzelamy, no chodźcie! Nie, serio, no bo jak jest asasyn, on powie swoją rolę, no to go wywali sobie, będzie miał jednego mniej. W ogóle jedna sprawa. Ja nie byłam jedyna, która widziała jedną osobę skaczącą po wentach, prawda? Tak czy siak, tak. Neskarb był altruistą. Aha. O. Rozumiem, i on pewnie cię ożywił. Bo byłeś martwy. Aha. No to w jaki sposób ty miałeś zdradzać swoją rolę? No jeżeli powiem, jak zginąłem, to zdradzę swoją rolę. Dobra, rozumiem. Dobra, wszystko ja. A kto cię zabił? No, łysy. Kurde. Nie, nikogo no nie zabił. No właśnie, cię zabił. Tak, łysy mnie nie zabił. Nie, a kto? Ale ogólnie nikt, tak, jedna jest, jedna sprawa, bo by to wyglądało tak, Aran, chyba, że my biegliśmy w dekontaminacji. I ty biegłeś za nami. I kamikadze też tam był. I kto jeszcze tam? Wesrej z nami się cofnął? Czy mnie tam nie było. Mnie tam nie było i byłem po drugiej stronie mapy. Znaczy ja mówię, jak to wyglądało, jak tam krążyło. Bo ja zrobiłam z tam taką, coś tam, robiłam kółko. Mhm. Byłam tam z Dudziem. I ja mijaliśmy właśnie Wesreja z Neskarbem, który szedł w stronę admina. Szli. O, ja to było ostatni czas, kiedy kogoś widziałam. W laboratorium byliśmy. Uh-huh. I ja wtedy poszłam do admina na Vitals. Widzę, że biały nie żyje. To myślę, pewnie leży zabity w tym tunelu. No to się cofam, mówię, ale nie ma nigdzie tego ciała. I później was trafiłam. I byłam ja z Dudziem. I ja sobie zostałam w tym laboratorium. Tak, i Dudziu poszedł i nie żyje teraz. A nie wiem, do końca nie potrafię zrozumieć, co mógł widzieć Vanrod. Biegający cień i biegnie sobie obok Dudzia i zabija go nagle. I mam takie, what the fuck? Była taka rasa chyba, rasa, klasa, że znika. Tylko jak ona no tak, mam jest super. Super właśnie, no. Ale to zabiło, jak było niewidzialne, dosłownie mówię, cień on biegał. Może się, taki on ledwo się robi niewidzialny. On może super zabijać chyba wtedy też? Tak. A shit, to ja bym poczekał, nie wiedziałem w ogóle. Nie, nie widziałem, cały czas był niewidzialny. Dosłownie, wiesz, podbiegam i patrzę, dostaję strzała. To w ten sposób mógł wcześniej Jagar umrzeć, ale też no... Mm-hmm. Jak dla mnie, ty też jesteś trochę podejrzany, Vanrod, w sensie, bo... No, zreportowałem, bo słyszałem już o tym Phantomie, który robi Cedadanka, ale nie wiem, czy to ostatecznie zabija, czy nie zabija, ale czy dla mnie ty robi jesteś Phantom, podejrzany, nie, no Phantom, bo ty a musi sam wyglądało, przejść, że biegłeś i cofałeś się do tego ciała wcześniej, więc... Musisz Phantoma złapać po prostu. Do tego pierwszego, do Jagara jeszcze, na samym początku. No tak, no bo na rogu ekranu mi zginął.
Bo równie dobrze możesz robić Big Brain i się podawać na to, że mamy supera. Dobra. Czyżby lisa kawczyła? Nie. Dobra, Aju. Robi sobie meteorytki, ja jej przypilnuję. Wenrut tak niebezpiecznie przy nas biega. Proszę, Aran, sklejesz fakty. Okej. Okay. No. Okej. Okay. To właśnie ciało Pietruszki w tym momencie umarło. Aran, proszę, sklejesz fakty. No mów, mów. No teraz czekaj, próbuję sobie przypomnieć. Że upadło przed chwilą. To biegło. Wanrod też tam byłeś. Tak, i z nami jeszcze był Lisek z tyłu chyba. Ale gdzie? Ale nie jestem pewny. Nie, ja jestem gdzieś totalnie indziej, w sensie... Gdzie? Jak jest drzew... No, kto z nami z drzewka? Biegliśmy w czwórkę. Byłem ja, ty... To ja z drzewka sobie poleciałam totalnie na drugi koniec mapy. Znaczy, ja nie, tak było, że... z nami bieg na górę do... Nad elektrykiem umarła. Nad elektrykiem. Ktoś z nami biegł, byliśmy w czwórkę. Parę sekund temu na weaponsach widziałam Liska, na korytarzu sobie stała. I jak weszłam do okna, no to mi wybiegał pan Lodek. Na dole jeszcze był Łysy, na pewno. Z kamikadze chyba wybiegali właśnie z admina, a w adminie na kamikadzach jest Wesley. Łysy gdzie jest? Tak, przed chwilą tam wszedłem. Ja jestem w komunikacji. Ktoś był z tobą? Chodzi nie. O to, że pozor był z wami, unlock. Znaczy to było tak na tyle dziwne, że ja biegłem, nie wszedłem do elektryka. Był wcześniej na tym, na drawą. Ja nie wszedłem do elektryka i zobaczyłem ciało, ten guzik report. I nagle wybiega mi Wanrod, który sobie biegnie dalej w prawo, jakby nigdy nic. Wanrod jest trzeci raz w przeciele, nie? No dobra, no to nie jest dobry zbieg okoliczności, ale powiem szczerze, byłem trochę awki, tyle biegłem sobie brainlessowo, mój kolega podesłał, co się oglądałem. Boże, skojarzcie fakty! Jo. No nie wiem, dlaczego w ogóle nie biegłeś do elektryka, żeby zapalić światła, tylko też biegłeś w prawo. Bo się odpaliły światła, jak już przebiegaliśmy na tym. Nie, jeszcze były zgaszone. A shit. Ja to biegłem specjalnie na prawo. Jestem modyfikator torch czy coś? To jest gdzieś napisane przez pseudonimie? To może mam torcha? Nie. No to jakbyś miał torcha, to byś widział, kto zabija Pietruchę. No. Bo stałeś praktycznie obok mnie, a ciało padło praktycznie pode mną. Okej, okay, nie wiem, może mi się coś zgliczowało po prostu. Miałem wizję normalną na koniec. Pan już wcześniej mówił, że widział, jak zabijają Jagara w rogu. Jakby ekranu. Gdzie jakby widoczność Chromajka nie pozwoliłaby mu na to. Nie, byłem od niego naprawdę blisko. Nie wiem. No nie wiem, no rozumiem, jak mnie wywołtujecie, to spoko, no bo to jest dziwne, ale naprawdę jak Boga kocham, ktoś za nami był jeszcze, Aran, no. No, Łysy był na dole, robił kabelki, ale nie wiem, czy on nie zdążył dobiec. Kto nigdzie nie jest zlokalizowany? Ktoś się jeszcze nie mówił, gdzie jest i nikt go nie widział? Kto był z osobna? Nie. Ja byłem na początku z Wasrejem, w sumie dwa razy byliśmy w labie, no, a później przy labie. No czasami tak jest, no, ja ale kurwa, czemu oni nie skojarzą faktów? Ja też. Przebiegaliśmy. Nie wiem, dla mnie to jest za wiele razy jakby podejrzany.
ale chyba go wyrzucą. Trochę sas. No, chyba, że rzeczywiście jest super i po prostu sobie wyczekał pod tym elektrykiem, zabił, żeby było na Van Rodon. Nie. No to byłoby całkiem wygodne, bo drugi raz przy mnie super zabił, tak na to wychodzi, więc... No nie wiem, jak mi wywołtujecie, to rozumiem, ale no pomyślcie o tym, kogo nie było przy mnie. Jeśli nie było w ogóle, ktoś się nie zlokalizował nigdzie i to będzie impostor. Szefowej swojej też. Kogo głosował? O, chcesz. Tak! Tak! Brawo! Nie wiem, czy jak ktoś podatola... Szukałem pozora i szukałem nick pozor, a okazuje się, że on-log. Tutaj Infamoko ma onlogy. Ta, bo zbika nie pobrałem. Czasami podświetlają węd. Warant, wiesz, że widziałeś się panie fantoma. Aran, tak, to Van Rod, nie, znaczy Van Rod. Co se? Lisek, skąd biegłeś? W sumie to jestem wszędzie nigdy z pewnych powodów. I byłam przed chwilą w... Ale mają supera. ...laby sobie zrobić jakiegoś taska, taki przełącznik i teraz sobie skoczyłam zrobić reaktor, ale wej poszedł w stronę jednego, więc poleciałam do drugiego. A nie widziałaś jej przy tym? Znaczy, bo dla mnie Lisek wybiega teraz z elektryka. Serio? Za mnie przechodzi właśnie w pewien sposób konkretny przy... nad elektrykiem. W taki bardzo konkretny sposób przechodzi na drugą stronę, że to mi tak śmierdzi. Kto był w security? Ciało. Ciało było w security? Tak, bo my mijaliśmy pana Lotka. No, teraz tylko mi się cofnął pasek postępu tasków? Łysy wyszedł. Nie ma chyba, nie tak było. To powiem tak. Nienawidzę mojego internetu. To jeszcze ta osoba cały czas była jeszcze w security, martwa przed włączeniem tego reaktora. Tak. I ktoś wcześniej tam jeszcze był razem z nim obok elektryka. I ktoś był też w O2 w tamtym momencie. Przed włączeniem tego reaktora. Jak się włączył reaktor, to dalej ktoś był w elektryku. Ja puściłem ten panel i poszedłem jeszcze raz zobaczyć i ty wtedy zgłosiłaś ciało. Bo to było tak, że my wybiegaliśmy tam z elektryka z kamerek z Westrają w stronę admina i tam, gdzie się komsa naprawia, to minęliśmy pana Lotka, jak biegł do góry. I my poszliśmy na Witalsy, tam ciebie spotkaliśmy i wtedy zobaczyłam, że pan Lodek nie żyje, więc od razu zaczęłam biec. I wtedy się włączył reaktor jeszcze przed elektrykiem, widzę Liska jak wybiega i na kamerkach jest ciało. I teraz nie wiem, czy Lisek to Jester i kłamie, czy ktoś się za nią przebrał. No nie wiem, ale... bo ja 10 no sekund nie... wcześniej... Nie mógł się przebrać, przed bo śmiercią, był skok. 10 sekund wcześniej przed śmiercią patrzyłem na panel życia i zielony jeszcze żył. Jakby IMO nie miałoby to sensu, bo przed chwilą wziąłem i zrobiłem pewną fajną czynność i robiłem to też przy Pietruszce i przy innych ludziach, więc to znaczy, nie no, ma sensu.
Też może być self-report, nie? Mogła się tam wejść, po prostu zabić, od razu zgłosić. Tak, jak najbardziej. No bo mówię, no 10 sekund wcześniej i przed zgłoszeniem jeszcze żył. No jakby z Wesrejem w tej rundzie dużo latałam. Ale ty, Lisek, jesteś pewna, że nie było cię w elektryku, tak? Nie, nie było mnie to. Dobra. Gdzie jesteś, pozor? Odcisz się, nie wścić się. Śmiało. Pozor chyba nie chce mówić. Ukrywa to. A ty, Kamik, radzę? Biegnę do reaktora. A skąd? Skąd? No, byłem w tym, jak się nazywa, O2, wychodziłem z O2. To by się niby zgadzało, nie? Z tego, co mówiłeś, Aran. Ile, komu zostały jeszcze taski, że tak zapytał? No mi już nie, tego... No to zróbcie taski i tyle, bo... To jest tak naprawdę ganianie się z innymi taskami. Dzięki. Zróbcie taski i tyle, pozwolę. Nie pozbędziesz się mi tak łatwo, Aran. No czy ja głosowałem na ciebie? Tak? Otóż nie tym razem. Lisek robi bardzo fajną czynność. Bardzo ładnie. A taski zrobione? Jak trudno było tego nie zobaczyć. Normalnie takiego skoku w nas przestrzeń to nawet ja nie widziałem. Akurat mrugnęłam. Naprawdę? Stałaś ja... obok. Nie wiem. Skakałam po węcie. Nie mam pojęcia, co się stało. Ja pierdzielę. Ja się z wami poddaję. 1000 IQ stoję sobie ja. Padzę. Aju, Aran podbiega, nagle Aran upada. Aja. Aran się potknął po prostu. Nie wiem, się doskakałem po pęcie. To ja nie, możesz sobie po prostu odpuszczę, ja już mam. Najlepszy moment, nie? Nie wiemy, kto jest zabójcą. A jak to tobie właśnie nie widziałem. Nie wiem, ktoś mi skoczył, czy po prostu mniej. Aran się na szelfie nie wywalił o ciebie, Aju. I to jest właśnie ten pęcie, że ja nie jestem pewien. Nikt nie skoczył, on się sam wyjebał. I mówię, jakby... Kto o zdrowych zmysłach tak robi? Co za szeryf? Mamy mało osób. Mamy... Coraz mniej. Mamy dwie osoby clear, jedną pół clear, bo ja nie wiem, bo to są, mogą być parę, dwie różne role. Ogólnie tak. Naprawiałam wam światełka duży raz. No to zostały nam dwie osoby. I szeryf nam samobójstwo popełnił. Stylił Aran, dobry moment, wyjebie się. Nie wiem. Poza czemu się nie odzywałeś wcześniej? No mi się spać chce. A co? A gdzie byłeś w poprzedniej rundzie? Poprzedniej? Patrzyłem się nad lawą. A wcześniej byłem tam te... W kiblach, w łazience. Byłem skoczyć. No. Na jedynkę czy dwójkę? Na jedynkę, szybciutko proszę. Nie wiem, ja to skipuję i wygrajmy te natalski. Wy się uspokójcie. Impostorzy cię nie lubią. Jakby jeszcze Aran żył, to bym miała trzeci głos. Jakby się o ciebie nie zabił, to tak.
I naprawiłam siatkę, tak? No, brawo! Jakaś i dobrze myślałem. Czyli dobrze myślałem kto. Dobrze dałem pod koniec głosu. Czyli kto w końcu Jaguar, był? Jaguar, dziękuję. Kamikadze! Tak, dobra, Jaguar się zajebał o mnie pośrodku czterech osób. Jak mam z tego wyjść, okej? Big brain! Po prostu spróbuj słapnąć rolę, zesłapnij rolę akurat z impostorem, zgiń pośrodku, jak mam z tego wybrnąć, no. Proszę was. I przez trzy rundy tylko, no, ale ty byłeś przy tym zabójstwie, byłeś przy tym, literalnie, za żadne zabójstwo mi chyba nie złapaliście. Aran, wszystko a ja było po akurat prostu ktoś się martwiłam, się był... czy ty skojarzysz fakty, że ja mówiłam Vanrod, Vanrod, Vanrod i że obok nas biega. Kuźwa, ja się martwiłam o swoje życie, o twoje życie. A ja nie miałam Aran. Życia, bo okazuje się, że shifter jest chujowy. Aran. Aran. Aha, czyli ty się zabiłeś o niego shifterem? Dobra, daj mi żyć. Aran. Tak. No tak, no zabił się Aran. On mnie na początku pierwszej nie rundy widzicie. Między czterema osobami. Czemu mnie nie zabijesz? Byłem podejrzany Jaguar, 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 Jaguar. Czemu na mnie tak. Użyłeś altruizmu? Jaguar. No. Po lewej stronie u góry ktoś. Masz, nie? Możesz się zamienić w majora, nie. W majora, loversów, szeryfa, inżyniera, supera, time lorda, medika. Rozumiem, czyli mogę tylko crew mate'ów brać. Aha, tak? Bo z tego co wydaje mi się to w neutral rollsach, jak zamienisz się, nie wiem, w Jestera, to chyba też giniesz. Nie, nie giniesz. Nie? Nie giniesz w Jestera? Ja zaraz przejdę. A tak łucie ci ciało, jest tylko jedna osoba. No ale na pewno jak zamienisz się w glitcha i arsonistę, to giniesz. Tak czy inaczej bullshit. I nie możesz się w dziecko zmienić jak coś też, nie? Neta mi wywaliło. Dziecka nie ma. To od dawna. To na pewno nie kamikadze. To na pewno nie Jogo. Ja widziałem Łysego i... Nie. Czekaj, kto tam jeszcze ze mną był? I Vanroda. Na O2. Co masz? A pan Lodek, skąd żeś przyszedł do tego Medbeja, czy chuj, jak to się nazywa tam na górze? Jestem. Ja? No, normalnie od strony dropshipa. Zrobiłem lodzika i poszedłem do medycznego i poszedłem do specimena. Zrobiłeś lodzika komu? A sobie. To jest pan Lodek, no. What? Dobra. To może. Czyli nie schodziłeś nigdzie w dół? No schodziłem do specimena. No dobra, ale mi chodzi, że od tego statku głównego. Nie. Wasrej, ty skąd, gdzie żeś pobiegł od statku, bo widziałem, że tutaj zbiegałeś? Na lewo, zrobiłem sobie do Noada, mnie wtedy Vanrod przypilnował. Potwierdzę, i poszliśmy na dół do O2, on robił, jeszcze zrobiłem drzewko i później ten robił buty, Vanrod, a potem łysy. Okej. Okay. I światło zgasło. Niestety nie mam żadnych podejrzeń, za dużo osób, wszyscy mogą sobie mówić co chcą. Ja mam podejrzenia. Ale nie chcę się sprzedawać. W sensie, jak to jest ta osoba, która myślę, to proszę mnie nie zabijać. Możemy współpracować. I tyle bym powiedział. A co się stanie później, to przekonamy się w następnej. Czyli wywalamy Dudzia. Ja jestem za, żeby zagłosować na Dudzia tak dla zasady. Nie, to jest Jester, kurwa, pewnie. Nie, nie sądzę, żeby był. Powiedział pewnie, żeby. To wymagałoby jakiejś inteligencji, żeby ci się udało.
Ja bym skipnął na razie. Zobaczymy na ciało. Na Dudzia, na Dudzia. Ja ogólnie ja fajnie, że już głosujecie, jak jeszcze nie powiedziałem w ogóle, gdzie jest ciało, nikt nie zapytał, gdzie jest ciało. Ja nadal czekam. To nieważne. No, ale wszyscy już zagłosowali, no cholery. Nic tam to nie daje. Ja jeszcze nie zagłosowałem. Ale już to już jeszcze próbować jakieś ogarnąć ewidencję na kogoś, to... może ktoś gdzieś się nie pokryje, ja nie wiem. A Randix to by nic nie dało. To tylko, powiedziałem, że to tylko Aju, ale nie będę aż taki chamski. A ja się pilnowałem. Okej. Okay. Tak czy siak, Aju była sobie w ofisie, tam gdzie jest Rivalsy. Mhm. Dalej. No i dalej właśnie chciałbym usłyszeć, jakby, no, gdzie jest Jaguar? Ja jestem na ekranie z Kamikadze, przeszliśmy przez całe... Od meda, od przez medyka, przez... na ten stół. O, dokładnie. Dziękuję. Lisek? Ja stoję sobie i robię... A plus, tak? Upload? Niedaleko drzewka, to jak zejdziesz w dół i pójdziesz w prawo i tam trochę do góry i schodzisz do takiego pomieszczenia, to masz chyba asteroidki, jak się nie mylę. No, są asteroidy. Dobrze. Łysy? Ja jestem za dwa. No, ze mną i ten, jeszcze Van tam był, ale po chwili później jeszcze. Wszystko? No, potem, najpierw zrobiłem A, ja potem dołączyłem do nich, którą. Nie to tak, Dudzie, nie wydaje ciało żałosne. Jakby był Chesterem, to by było żałosne. GG easy. No, ale jaki impostor. Czemu od razu żałosne? Pośmiać się nie można? No z nas. Dobra, ja i pan Lodek chyba robimy razem światełka. Przebieg do nas na skarpy i Bestray. Dobra, ja troszeczkę teraz bardziej zacznę się udzielać. Ale skarb tu sam jest. Tu jest łysy. Co ja powinnam zacząć robić cytanka. Bo tak, jestem jedną grę w plecy właśnie. Znaczy jedną grę, jedną rundę w sumie. Dobra, o dwa. To do góry, to do tu, to tak, to tak. Okej. Oj, Aju wywaliło. Ogólnie dzięki, że sprawdzasz mi streama. Oj, Wesreja albo wywalił, albo wyszedł. Ajajaj. No, a jeżeli chodzi o jakość, to po wczoraj sobie troszeczkę poprawiłam i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj z jakością. Czy będzie coś ścinać, czy tak będzie dobrze. Unlock zabił do lewego. Czemu ludzie powychodzili? Co? Czemu Aju Wasseraj? Może ich wywaliło. No mnie wywaliło, mówiłem. Mnie też wywaliło. Internet mi totalnie wybuchł. Na sekundę i już nie mogę wrócić, a chciałem wrócić. Ale tak spokojnie, nie unoś się. Ale przecież uniosłem. Powiem tak, tak jak po lewej stronie się schodzi tam dołem, tam gdzie jest śmieć chyba. Widziałam, jak Neskarp leży martwy i Unlock odbiega, ale się cofa, żeby zgłosić, bo widział, że ja go widzę. Miałem farta, bo bym zginął. Bo Unlocka widziałem, jak wbiegałem do O2. Ale to było dawno temu, bo skończyłem w laboratorium, nie pamiętam, jak to się nazywa. Tam. Tam. Ale mówię, to było 10 minut temu. 10 minut temu, czy sekund temu? Oj. Ale tak. Ja mam bardzo ważne pytanie. Mogę zadać tylko jedno szybkie pytanie? Tak. Mhm. Jaki jest cooldown na zabicie killera? Zależy na impostora? Kto? Bo killera nie zabijesz. Ma minutę. No da się zabić killera. A po jakim czasie można zgłosić przycisk? 30 sekund chyba. A co?
Dobra, nic, nic. Co, jesteś impostorem i chcesz wiedzieć, kiedy masz reaktor włączyć? Mhm. Oczywiście. Tak, poza tym jeszcze jest went obok stołu adminowego. Mhm. Lisek tam na dobra, ja bym... że pokazywała, jeśli... jak pięknie skacze. Jeśli chcecie mi zaufać, ja bym skipnął. I jak coś, to chciałbym, żeby jakiś nie impostor szedł ze mną. Najlepiej by było, gdybyśmy szli w trójkę, czy coś takiego. Bo jesteśmy jestem snitchem. W skrócie, nie, poczekajcie. Jestem snitchem, skończyłem wszystkie taski i już widzę, kto jest impostorem i to był impostor w lewym dolnym rogu przed chwilą. Tak, jak coś, to Jaguar nie jest. Jaguar na pewno nie jest. I kto jeszcze z nami Jaguara szedł? Ja Lisek też nie jest. Pozor zabił Jaguar... przed chwilą Neskarba na moich oczach. No to co? Sprawdzę to snitcha, nie? Siedzę. Ale mówiłaś, teraz. Że odbiegał. Jak teraz? Ale mówiłaś, no, on że był, on się tam kręcił. Wracał się. Ale dobra. Się, bo zobaczył, że ja go widzę, to żeby nie było, Pietrucha. Powiem. Ale ja z nim poszedłem. Pietrucha, jest okej, okay. Nawet jeśli on jest... Jeśli on jest impostorem, bo co ciekawe, widziałem tylko jeden znacznik impostora, więc pewnie było tam dwóch impostorów. Więc mówię, jakby mnie impostor zabił, Jaguar, Lisek, jeśli Jaguar potwierdza, że Vanrod z nami był, no to Vanrod... są czyści. Nie, Vanrod ale tak, trzeba jest wziąć czysty, pod uwagę, że klincz może zabić impostora i odwrotnie, więc równie dobrze. No to zobaczymy po prostu, co się stało i jak to będzie pozor, no to wiecie, to już jest koniec gry tak naprawdę, jeśli jakikolwiek crewmate ze mną będzie biegł i zobaczy, kto mnie zabije. A tak jak mówię, tą trójkę clearuję, bo na nich nie było tego znaczka, nie? Więc możemy skipnąć i zaraz zgłoszę przycisk. Chyba, że jest asasin, no i jestem już w piździe. Asasyn nie może zabić snitcha. Nie? Może. No może. Może wszystko. Nie może. Nie może. Nie jestem asasynem, fuck. Ale jest na to taka mała szansa, że nawet o tym nie pomyślałem. Well. Dobry z ciebie, cwanie. Dobra, to jak coś, to wiecie, co robić. A w ogóle to zwiększmy na asasyna, żeby nie klejmować się. No, asasyny są. Asasyny brzmi fajnie, gdy nie widziałem asasyna. Chcę asasyna zobaczyć. Powiem tak, dużo przycisków. No to jest to mocno. Ale to jest przejebane. Ja nigdy nie miałem. Dobra, to zgadujcie. Nie ma pozor. Pietrucha? I Tucio. Ej, Jezus, to on niezłe. Ale to jest przejebana klasa, jak nie macie asasina, tak imo. Wiesz, powiem co? Wam tylko... Skończyliście? Powiem wam, że jest jeden impostor i możecie się bawić. Skończyliście? Pozor. Yep. Dudzio! Czy rundy nie? No, to niech oni zgadują, ja ci coś powiem. Ja byłem asasynem. Wywaliło mnie przed głosowaniem. Naprawdę? Tak. O kurwa, rozumiesz? No dobra. Bo minę to wywaliło. Dobra, ja zagłosuję na osobę, która jest poprawna. Już tyle zrobię. Nie no, no kto jak nie pozor. Ale wiecie, że ja wtedy nie zrobiłem, ja się zwentowałem, zabiłem, chodziłem z łysym i sobie szedłem i zaprotowałem, a ty mówisz, że ja wtedy zrobiłem. Ja wtedy nie zrobiłem. No dla mnie to wyglądało, niż ty zabił, odbiegał i się cofnął, żeby zgłosić, bo widziałeś, że ja cię widzę. Nie, ja nawet zapomniałem, że tam zabiłem, że tam ciało było. Jak Pietrucha jest glitchem, to beka. Oczywiście. I zaraz cię zabiję.
Nie, mam bodyguardów. Ja odsunę się, nie będę patrzył. Nie zgłoszę Pietrucha w konie. Ja od początku gry głosuję na Dudzia, więc no. Nie no, najlepszym Jaguar. Bodyguardem jest Jaguar. Czekaj. Jaguar! Okej, okay, poczekamy sobie, to 137 sekund. Pięknie. No, Stitch jest przejebany, naprawdę. Halo, nie, to jest ten Jaguar. Może chce ktoś jakiś żart opowiedzieć? Bo Asasyna by miało idealnie, tylko kurczę te głosy. Tak net mi ścięło. I nagle mnie nie ma w pokoju. Sadgę. Alo, pobudka. O. No. Się obudził. Dobra, ale ja rozumiem, no... Dzisiaj chciał się pobawić tą rolą. A poza tym teraz on glitcha nie będzie widział, bo on widzi chyba tylko impostorów. Więc teraz trzeba szybko... albo zrobić zadania. Chociaż, kurczę, ja powiedziałam, że on zginie zaraz, to jeżeli on umrze, to podejrzenia pójdą na mnie. Ajej. Aha, czy... tak? Aha, dobra, to ja mam jeszcze wrócić. Bo ja to w sumie wcześniej zadań nie robiłam. O, na dropshipie mam zadanko. Aha, tak wygląda przykręcanie kluczka. Dobra, zapomniałam o tym. Powiedzcie, jak skończycie tą rundę. To nie to? Dobry? Tak jak sądziłem. Łysy jest na tym? Na dekontaminacji? Mhm. No to ja przebiegałem przez dekontaminację. Dosłownie 30 sekund temu i Łysy tam stał i się nie ruszał nawet. Nie wiem, może Taska robił, był skupiony albo coś i może żył jeszcze mówi, wtedy. Nie? I problem jest taki, że mamy jakąś neutralną klasę, bo nie ale widzę kto to jest. Ty wybiegłeś jakby z lewej strony od ofisu. To jak ty żeś od kontaminacji zdążył dobiec do mnie? Nie, on wyszedłem wyszedłem z Medbeja, no z Medbeja. I jak ty wchodziłeś, to było dosłownie z 30-25 sekund temu. Dobra, w laboratorii są teraz dwie osoby. Ja byłam na temperaturze. Ja robiłam temperaturę. Bo jedna osoba, która doszła do laboratorii, jest zabójcą. No to tylko ja tam dochodziłem w tamtym nie. czasie. Jak ty do mnie przyszedłeś, to on był zabijany. No. W tamtym momencie, tak? Tak. Jak ty do mnie przyszedłeś, to ja sprawdzałem, czy żyje i ty już tu byłeś obok mnie. Ja wiem, że chyba kamikadze wchodził. Znaczy na pewno był w adminie i wtedy zniknął. Chyba przy stole to było, z tego co mi się wydaje. I wydaje mi się, że to była ostatnia osoba, która wchodziła. Ale ty nie wchodziłeś na office tam do guzika, tylko wyszedłeś z lewej strony od drzwi, tak? Mhm. Ale mi chodzi to o dziwne, stół, bo... mi chodzi o ten stół na dole. Ale dobra, a mi chodzi o ten stół na górze, bo ktoś był w ofisie cały ten czas, jak ty do mnie przyszedłeś. A tam, jak z tego co pamiętam, był wend. Ginął tylko Łysy. Jak Głora w momencie pół... Ale wend prowadził do ofisu. Do Medbeja. Znaczy do Medbeja, do laba, no. I prawdopodobnie osoba sobie... Nie wiem, jakiś... Jeszcze ktoś musiał tutaj zwentować, ale zabójca był w laboratorii na 100%. Ale nie, to nie może być... To nie może być impostor, który wentuje, bo glitch i tak dalej, bo to jest glitch na pewno. Glitch nie może wentować, Aran, nie został żaden impostor. Czyli... Może jest jakaś mechanika impostora, która neguje snitcha, ale
Jeśli nie, no to nie jest po prostu tylko. Nam jakiś ten elektryk, kurwa, jak to się mówi, skakał po wentach. Możliwe. Ktoś playmuje? No w sumie tak. Jak nie wiemy, że nie ma. Jak nie ma asasina, to no, nie wiem, się przyznać, kto jest skaczący nie, po wentach. Nie, no, klejmowanie ról to jest. No. No, słabe. Ktoś ewidentnie ma... skoczył z wenta do ofisu, nie bo nie widziałem nikogo, kto wchodził z prawej nie strony. Nie ma asasyna, bo. A z lewej strony tylko Dudek wchodził, który nikogo nie widział. No chyba, że Dudek jest kurwa 200 IQ, kurwa glitchem. Nie no, nie no, to nie, pozora bym wtedy nie wywalił. Nie wiem, w sensie musimy to zrobić na taski, bo jeśli jest arsonista, to wtedy przeszło mi przez głowę, że jeśli został jeszcze arsonista jako z neutralnych klas, to jesteśmy no, w dupie trochę. No, ktoś zabił, no to nie mógł być arsonista. A jak jest i glitch i arsonista, czy nie ma szansy na coś takiego? Może być na dwóch chyba. Neutralnych. Jak jest max roll więcej niż jeden, to tak. No to ja bym po prostu skupcie się na taskach, duchy jak nas słyszycie, róbcie taski i no. Nie wiem. Znowu na mnie, dla zasady pewnie. Tak, bo ogólnie wczoraj też wyszła taka niepisana zasada, że głosujemy na mnie. Jak nie wiadomo na kogo, to na mnie. Tak to przynajmniej wyszło. Tak to wczoraj wychodziło właśnie. Chociaż z jednej strony oni, mi się wydaje, że już wyłapują w jaki sposób ja się bronię przed tym, że mnie oskarżają, kiedy jestem niewinna. Ale też nie mogę być, nie mogę też ręczyć oczywiście. Kurczę. Mamy to wygrać. Aha, czy mi to zmieniło, czy... Dobra. Zobaczymy, skanujemy się. Tak, to samo, ale... Nie chciał mnie wyłapać wcześniej, jak nawet na to... najeżdżałam. Dobra, ciała żadnego nie ma. Dobra, i mi zostało jeszcze tylko odpalić Wi-Fi w komsach i powinno być ok. Nie widziałam tego jeszcze. Mi się wydaje, że ja to widziałam, tylko mi nie zaliczyło. A w taki sposób nie jesteś w Among Usie? Czyli to lisek. Dobra, kto i kim lisek był? Lisek był glitchem. Lisek mogłaś być glitchem, jak ja jeszcze sobie poszedłem do laba specjalnie. Poszedłem sobie do laba solo bez nikogo, czemu mnie nie zabiłaś? Mi się nie chciało. Marynowała cię. Ale to dostałem asasyna i mnie od razu wywaliło. No, w tej... Czemu nagle trzy osoby? Później mnie wywaliło, byłbym szczęśliwy, no. Ale w tej rundzie, akurat kiedy Snitch się przyznał. Idę wynieść talerz. Ty akurat w tej rundzie się cię wywaliło? No, tak. Przecież mnie wywaliło dwie minuty przed tym, przed reportem. Tak. No tak, tak, no to tak, to tak. Łysego ja zabiłam, nie wiem. No i ten lisek mnie schakował, akurat miałam ostatnie zadanie, nie? Nie, to ja myślę, że trudno się gra, kurczę, duelny ma stosunek, trudny jest. Nie jest taki prosty, jak myślałem. Jestem. Ciężko się wybiera i szczerze w pewnym momencie spanikowałem przy pierwszym głosowaniu, że umrę za chwilę, bo zaznaczyłem na jednej osobie. Jest tak mało kostków. I na szczęście nic się nie stało.
Bo tam masz dodatkowe dwa przyciski śmieszne. Ale w ogóle Cremate'a nie można wybrać. To jest ciekawe. To nie można? Cremate'a wybrać. Nie, osoby nie ma. Na Assassinie. No spoko. Jeden plus Cremate'a. Kto nie wrócił? Więcej tasków jestem za, bo to jest drugi raz, kiedy wygrywamy przez taski. Troszeczkę więcej tasków. No bo nawet jest tak. Nie, bo ja widzę, że jest task jeden common, jeden long i dwa shorty. Bo ktoś inny jest hostem teraz, dlatego się pozmieniało chyba. Dobra, host musiałby zmienić ilość tasków. To jest host. Nowe lobby. Poczekajcie, szukam tego. On nie będzie łatwiej zrobić jak Gajl zrobi nowy? Będzie wszystkiego po dwa, czy nie? Nie, więcej. Więcej shortów. Trzy. Ja bym ustawił 2, 1, 5. Można. Jak najbardziej. Short 5. Jeszcze jak? 2, 1, 5. 2, 1, 3. 5, 2, 1. Ma ktoś wie co z pozorem? Czy on zasnął? Możliwe, a pozor cały czas stał na wędzie. A chciałem zobaczyć, jak to wygląda zabijanie na asasynie. No kurde, i nie pykło mi. Czemu mnie wcześniej nie wywaliło? Czemu mnie wcześniej nie wywaliło? Wcześniej byłem zwykłym Cremate'em. Mogło mnie wywalić. Nawet szczególnie, że już wszystkie taski skończyłem. Kurde, byłbym szczęśliwy. Dostałem nową rolę, mogłem się pobawić, szczególnie, że jeszcze nikt jej teraz nie miał i takie, no dupa. Zaczynać czy nie? W ogóle ja bym troszeczkę też zwiększył rolę, żeby nie być cały, żeby nie było dużo crewmate'ów. No, to też jest plus. Podnieś o 10 wszystko, czy... No. Spróbujmy najpierw o 10. Oprócz oczywiście Investigatora. Okay. Tylko modifierów nie zwiększaj o 10, bo ja nie chcę być ten, nie chcę być pijany. My wcześniej graliśmy na medium kill distance, czy na short? Drunk jest super, zostawcie go. Dla kogo jest super, do tego nie. No. Tylko Giant'a wyrzućcie. To może od razu flasha, kurczę, bo zaraz będzie niewidziany imposter flash. Jak z widocznością dla Chromite, to jest okej? Okay? Nie, no. Dla mnie jest okej. Okay. Nie, ja zawsze przynajmniej gram na pół. Ciężki mecz. W ogóle... Pasuje, czy nie zbyt? Jest okej. I to startuje. Tej, niby nie miał kto grać i tak dalej, a mamy 13 osób. No, jeszcze dwie, do fulla. No, dużo. W sumie mój brat wraca za godzinę. Dobra, jesteśmy majorem, no to teraz tylko przeżyć. Okej, okay, ale teraz te taski, to jest ich o wiele mniej. Nie wiem co się stało, bo przed chwilą on tu biegł i go nie ma i umarł sobie. Wzięłaś go, zabiłaś. I w sumie to Neskarp chyba był ostatnim, którego widziałam. Ewentualnie Shifter. No nie, bo nikogo przy nim było. On po prostu sobie stał w miejsce, robił no właśnie, task. Shifter, on jak się zabija... Tak, dokładnie, mógł się zabić. O, impostora.
Albo mogła być szeryfem też ta osoba. Tak. Jedna rzecz, mógł być szeryfem i się wywalić, bo chyba zapomniałem wyłączyć visual tasków. Probably yes. O ty. Widziałem też jak tak się bywa. Skanował. Niedobry z ciebie człowiek, wiesz? Dlatego mówiłem, żeby Aju zrobiła nowe lobby, bo tam miała wszystko zapisane już. To zrobię po krzyżu. A to może no to problem. Jester przyznajcie, a to zrobimy nowe lobby. No to głosy na mnie. Jester? Jester? Czy ktoś powiedział Jester? Halo? Tak, tak? Ja. Halo, łysy. Wróciłem. Okej. Okay. Świetnie, wszyscy na ciebie czekaliśmy. I... Wszyscy na ciebie zagłosowaliśmy. To samo chciałem powiedzieć właśnie, ale... Głosuj. Według swojego uznania. Według którego kciuka? Twojego. W dół. Dobra, według kciuka Aju. Mieliśmy 5 teammate'ów. Kiedy kurwa mam 3 głosy? Było 5 teammate'ów, rozumiecie to? 5 teammate'ów. Jak? A ja to lol. A nie. Jakim cudem było 5 teammate'ów? No właśnie, kurwa, właśnie nie ma też jak chciałem stwierdzić, że drugi raz pod rząd dosyć kruma i tak, gdzie jest pierdolenia różnych klas. Ja Resident Sleeper trochę. Miałem widzę 5 klimatów. Nie wiem jak. Same fantomy, ewidentnie. Dane fantomy. Daju robi nowe robię, co nie? Fantomów nie pokazuje. Macie kodzik. No tak, ale snicza widać od potomku, co nie? Snicza. A w sumie to mogło być nieustawione. No ja byłem śliczem i widziałem od początku. A czemu jej wyjebało się? Dopiero dołączyłem, what the fuck. Halo, mam czarny ekran. Normalnie Black Friday. A dzisiaj okay. Środa. No, ale ekran czarny. A, wywaliło mnie, bo disconnected. A, nie mogę się dołączyć. Co ja jestem? A, i teraz mnie nagle z pizzy dołączyłeś, okej, okay, cool, okej. Okay. Aju. Mhm. Zobacz memy. Sekunda. Może tym szejku? Tak. Co to tam robi? No zobaczysz. Nudesy pokazuje. Dobra, ale modyfikacji nie zmieniam. Dałam do wszystkiego 20%, ale tak, żeby nie było 100%. No. Dobra. Vanrod jest na Z2. Nie ma jeszcze Dudzia. Jeszcze jedna osoba. Łysy. Właśnie. Łysy. User, możesz mówić, czy nie? No, mogę. A, no dobra, dobra. Fajnie, no. Też mogę mówić. Siema, user. I się wyciszył. A user się nie przyciszył. Siemano. Siemka. Siema. No a Among Us masz kod. Okej. A kto bił? Masz uroczy głos, nie powiem, że... Ja? Wygadacie się. Typuję teraz 11-latków. Z którego jest z miesiąca, tak się zapytam? Z miesiąca. Wiecień. Starszy ode mnie miesiąc. Nie no, user nie ma 11. A. Nie, nie no, ma 9 chyba albo coś. Cześć Kelo. On to taki chłopczyk jeszcze. No. Kelo, alerty Aran działają. Bumerze, na razie za darmo, bez punktów. Na razie bez punktów działają nam te alerty.
I też już naprawiam tak, że są powiadomienia, jeżeli ktoś się zasubskrybuje albo followka da. No, Jackera wywaliło. Dobra, to wyglądało jakby pozor się zabił na Aju, albo jako shifter, albo jako... Czy mnie słychać? Tak. Okej, okay, dobra, nie, bo mnie wciąż pokazuje, że niby jestem wyciszony. Sorry, wywaliła mnie, dajcie mi znać, kiedyś się znowu ten... Dobra. Dobra. Mhm. Ogólnie to nie, dobra, nie wiem, megafon, czy to... Megafon, niech megafon no dobra, się wypowie, dobrze. Pytanie mam do tej osoby, która została skrzeszona przez Timelorda. Ktoś no. cię zabił, czy sam zginąłeś? No sobie pomyślałem, że kliknę. Ale ogólnie to... Ale nie mów, co, nie mów co kliknąłeś, jak coś. A, dobra. Ale możesz powiedzieć, na kogo kliknąłeś. A, na Aju. Tak. Okej. Okay. Też tam byłam, widziałam to. No, nie, jeśli Aju jest Jesterem, a na to jest jakaś tam szansa, to... Ale czemu akurat nie shifter? Nie wiem. Tak, Aju po prostu stała. To może być albo shifter, albo szeryf. Shifter bierze rolę tego. Rolę Jestera. Kurde, no bo teraz tak. Shifter bierze rolę Jestera? No tak, shifter bierze. Bo to nie jest rola zabijająca. No bo teraz tak, bo teraz nie... No to teraz sprzedałeś trochę pozora, kim jest. Mimo. Nie, bo to jest albo szeryf, albo shifter. I on się pyta po prostu, czy to tak działa. Nie wiadomo, znaczy dobra, nieważne. Nieważne, nie znamy jego roli. Anyway. Ważne, że wiemy, że zabił się sam. O ciebie. To też nieważne, cicho. A Jaguar też umarł, bo go nie było widać na czas. Jaguara wywaliło. Nie, Jaguara wywaliło, tak, Jaguara wywaliło. Przed chwilą, jak zaczęliście mówić, skojarzyłem, że jest gra. Jak popatrzyłem na klasę, to coś mi się odechciało i nie wiem. Okej, okay. To jest to samo co wczoraj? To czego Koraniec nienawidził? Co? To jest ta sama klasa co Koraniec wczoraj nienawidził, czy co? Banany? Nie wiem. Nie wiem, jakiej Koraniec wczoraj nienawidził, więc po prostu nie wiem. Myślę, że dzisiaj też by nienawidził. Nie tylko wczoraj. Jakby był. Szybki skip. Skip to Aju? Nie zabiła dwa trupy. A nie, czekaj, bo was jest nie, no. Nieważne. Trzy głosy dostałam, jak nigdy. Impostorzy cię lubią. Możesz startować na prezydenta. Też dostałem. Długo nie porządzę. Dobra, ale dostaliśmy tarczę, czyli trzeba patrzeć, kto jest obok nas i w razie czego, żeby medyk powiedział, albo żeby obczaić, gdzie mniej więcej on umrze. Zaraz, gdzie ja mam zadanka? W ogóle o, tu mam. Zaraz, jak to wygląda? O! Zaraz. Dobra. Pan Lodek za mną biegnie. Nie, dobra. Ja na Weapons na razie nie będę iść. Pójdę tutaj. Było to tak. Chodzę sobie od Weaponsów i mijam się z... Z kim pan Lodek szedłeś? Chyba z Aju. Bo to jakiś czarny był, albo z Pietruszką. Ja pobiegłam na górę od razu. Między elektrykiem to... a końcami. Na górę, to... tam gdzie jest elektryk, bo miałam kabelki. To oni oboje wybiegali i ja wybiegałem i nad... I ktoś tam jeszcze był później, jak ja zreportowałem, bo nad śmieciami Kamikadze tam siał. Był.
Kamikadze tam był. I to się zgadza. Podoba się jestem ja. No. Kamikadze, widziałam, wyrzucał śmieci tam. Czy ciało jest tam, gdzie się pompuje te butle gazem? Tak, no w tym. Znaczy, nie, nie gaz, tylko tlen. Butle z tlenem, dobra, nieważne. Bo jest nad śmieciami. Każdy na tym korytarzu. Nie lubi, co? Kamikadze. Wiem, że na pewno tam była pietrucha. Jeszcze ktoś tam, mijałem się z kimś przed wejściem. Ogólnie to, jak patrzyłam na stół i ogólnie, to... aha, bo Łysy był na kamerkach, tak? Łysy. Łysy. Łysy Maciej. Majej. Dobra, on śpi, nie wiem, no to on był na kamerkach, Łysy już był w tym pokoiku i Kamikadze i pan Lodek byli w tym pomieszczeniu, kiedy Łysy już był tam. O, Łysy, byłeś na kamerach? Byłam. To dobrze. Liska widziałam w... Czekajcie, ma bezsens. Ja jestem tam, gdzie się pali w korowie. W Rage'u, tak? I kogoś jeszcze widziałam w laboratorium. Ale na pewno w O2 były ten. Był i Kamikadze, i pan Lodek, i User. Nie wiem, czy jeszcze żywy, czy nie żywy. Ale byli tam. I była jeszcze jedna osoba, ale nie wiem kto. Był pan Lodek, pozor chyba, który zgłosił ciało, ale Kamikadze właśnie się tam kręcił, pan Lodek. I pan ja tam Lodek wbiegłem, się tam chyba. Jak wy wybiegaliście i wbiegłem i od razu było ciało tam, bo wybiegało. Pozor? Kogo widziałeś, jak wybiega? Właśnie pana Lodka i jeszcze jakiś czarny, ale nie wiem, czy to ja widziałem dwie osoby, bo ja wbiegałem do O2 i nagle Tyler cofnął i znowu wbiegałem do O2. No równo ze sobą wybiegały i się rozdzieliły. Ale ja właśnie nie widziałem tylko, kto to był, ja widziałem tylko kolory. No był, no, ja no, byłam zielony, tam, czarny. Gdzie się nalewa wodę do tych, z butelki do butelki. I tam ciebie widziałam i pana Lotka. No to chyba wybiegałeś z nim razem. Tak, my wybiegaliśmy dołem, on poleciał dalej w prawo, ja poszłam na górę, tam między komsami a elektrykiem. No tak, to było. I minęliśmy jeszcze kogoś. To chyba no, był... Musieliście mnie minąć. Tak. Możliwe, że właśnie to dlatego, że biegłeś chyba właśnie tam do O2. Tak, do O2 biegłem. To możliwe, że ktoś z góry też mógł przyjść zabić, bo tam jest przejście. Albo ostatnie... to był Kamikadze, albo self-report. Just saying. Kamikadze... Kamikadze w którym miejscu dokładnie leży to... Ciało leży, jak macie ten zrzut ten taki na środku, to troszeczkę lewy, troszeczkę nad tym, jak się wchodzi na drzewko. No to na kogo głosujemy? Nie wiem, jak ja podbiegłem do zrzutu śmieci, nie miałem raportu. A widziałem, że wybiegałeś już stamtąd z tych korb. No tam jeszcze nie było ciała, jak my wybiegaliśmy. Ty Aran jesteś? Jestem. Na Kamikadze poleciał. No, był dla mnie troszeczkę zbyt... Jak jest cisza, podejrzane. Mogę cię zapytać? Duch wygrywa poprzez zrobienie wszystkich tasków, tak? Chyba tak. Tak. Dobra, nie to możesz być, nie tak. Zostało. Okej, widzę, kto był. Ogólnie... tak, to równie dobrze mógł być self-report, albo to też mógł być pan Lodek. W sumie ja jeszcze z Lodkiem nie grałam. To dzisiaj jest... Kurczę. Dzień dobry. O nie, on kolok umarł. Ale to jest podejrzan! Pietrucha, on to serio zrobił. Kto? Ale co się stało? Albo się shiftował na kimś. Ja nie mogę. W sensie... Co się stało, Aju?
On znowu zrobił na mnie, chyba się wywalił albo na ten. No tak, bo on poleciał na dół, a tą Aju zostawiał. No i ja stałam sobie ze skarbem. Ja miałam admin, panel otwarty. Idę zgłaszać ciało, wie co jest, jak on stoi obok nas. I teraz pytanie, nie wiem, od ciebie się wywalił? Ja odeszłem. Chciałem odszedłem. Odszedłem. Chciałem sprawdzić, co on zrobi. Patrzę, a on ginie. Mogę się jeszcze raz zapytać, gdzie było ciało? Na admin. Na stole. Ja akurat byłam na drzewko. Jeszcze jakby o ciebie się wywalił, spoko, niech sobie strzela randomowo jako szeryf, nieważne. Ale czemu znowu o mnie? Dwa razy o Aju? Tak. To jak jest szeryfem i walnął się o Aju. Albo mógł być też shifterem. Nie no, shifterem dwa razy by się chyba nie zamienił. Chyba, że biegały tam dwie osoby i on po prostu nie trafił. Może, a co jeśli, a jeśli trafił w Neskarba i wcześniej w Aju, teraz w Neskarba i oboje są czyści? Albo oboje są imposterami, jak był shifterem? Ja na przykład wiem, gdzie ty jesteś, ludzie, wiem, gdzie jest Aran. I wiem, gdzie jest jestem? A ja wiem, tego Lotka mogę wyczyścić też. Bo Lodek jakby ze mną biegał i się rodziliśmy teraz, dopiero w okolicy tam Medbeja na górze. A teraz nikt nie zginął. Ale ja tylko mówię, że ja go jakby teraz uchodziłem, więc... A Łysy dobra, nie zginął teraz? To jeszcze raz. Łysego wywalili, wywaliliśmy kamikadze. No kamikadze, a Łysego? Łysy wywaliło go. Aha, dobrze, przepraszam, nie ogarnęłam. Ale to też w sumie... Aram, powiedz mi, kiedy ty się spotkałeś z panem Lotkiem? True, Janek. A nie wiem, jakoś w zasadzie... Nie wiem, w połowie rundy? W połowie, mhm. Bo najpierw zawaliliśmy razem... Czekaj, gdzie mnie Neskarb widziałeś teraz? Jak mnie potwierdzasz, że tak powiem? Ale kogo? Aran cię potwierdza. No, no mnie. Aran. A, Aran. Ten co nie słucha w ogóle. Głosy pewnie ja się teraz... mylą. Ja teraz jestem aktualnie w przy stole. I szeryf prawdopodobnie albo się wywalił o mnie, albo o Aju. No chyba, że shifter. Ja wam dalej mam wam udowadniać. Jaką ale mi Dudzia, chodzi o shifta na Neskarba. On pode mną stał. Ale Neskarb odchodził. Dudzia, co ty robisz przez całą grę, proszę, powiedz mi. Taski. Dobrze, a jakie, a gdzie? Po której stronie mapy? Na samym początku z Neskarbem byliśmy w dekontaminacji przez jakiś czas, w momencie, w którym był Time Lord. Później widziałem Arana w labie u góry. Mhm. Teraz niestety jest tablet, a ja zawsze patrzyłem na tablecie, gdzie kończę rundę, nie pamiętam. Skończyłem chyba gdzieś, nie wiem, w okolicach no. Ludzika? Coś takiego myślę. Ty to daleko nie odszedłeś, bo ja widziałem cię, to ja tam nie doszedłem do skana, a ty poszedłeś w lewo. Nie wiem, dla mnie jest podejrzane, że Aran nagle pana Lotka potwierdza, ale... To no bo jak go widziałem... Aha. Czemu ma pietruszki? Ty tak se... Ale major zjeba. Właśnie się polscy... A major? O Jezu, pozbyliście się kogoś ważnego. Time Lorda się pozbyli, no nawet bez żadnego investigation, no co za jełopy. My tak naprawdę gdyby od razu nie zgłaszali ciała, ja bym akurat teraz miałam robić reversa. Miałam ten cały czas i on może by żył właśnie, tylko zadanką miałam skończyć. No i czasami też tak bywa. Ale jeżeli chodzi o alerty, to postaram się naprawić do następnej do następnego live'a, bo cały czas nie ogarniam, jak one działają. Może to dlatego one teraz się troszeczkę mogły zepsuć, dlatego że dałam te powiadomienia za follow'ka, więc dlatego teraz mogło się troszeczkę to zbugować, ale jeszcze pokminię. Słuchamy więc, co powiesz?
Jak włączył się reaktor, to dwie osoby wbiegły do elektryka. Kto? Ja się z tą, a ją widziałam, więc to nie byłam ja. Znaczy, ty się widziałaś ze mną po reaktorze i też przy elektryku. Ale mnie to nie... Prawdopodobnie był Duzio z zabójcą, bo Duzio leży na O2. Jakby po reaktorze, bo ja naprawiłam lewy reaktor i później tam na tej ścieżce, jakby nad elektrykiem spotkałam Liska. Byłam chwilkę na kamerkach i wtedy widziałam pana Lotka, jak wbiega do admina jakby z lewej strony. I to tyle. I potem był Duzio w O2. Gdzie jesteś, Aran? Aran jest ja jestem w Medbayu. I cały czas byliście razem? Tak. Ewentualnie może być to self-report. Naprawdę? No nie! Znaczy, goście się dwa razy zabił cię! Bo nie. Na pewno dwie sekundy ma to ciało, bo widziałem na witalca. Okej, okay, to nie wiem. Ja naprawdę jakby... Nie wiem, dwa razy ci goście się zabił. Tyle dowodów, mówiłam tyle rzeczy. Nie, to nie jest ona. A prawdopodobnie w tamtej rundzie, gdy zginął, co ja zgłosiłem, to się zabił pewnie na mnie. Okej. Okay. Pan Lodek, gdzie byłeś przed adminem? Przed adminem byłem w Weaponsach. A jeszcze wcześniej? W adminie. Furde bele. No to teraz mamy tak. A może być Lisek, bo ona tak w zasadzie przez całą grę się nikt jej nic nie pytać. Ona też nic nie mówiła. No to tak... głosujmy na nim. Teraz Lisek albo pan Lodek, jakby, bo wy byliście teraz razem. A on jakby mógł zbiegać stamtąd, ona też była w sobie niedaleko, nie? No to głosujmy na... Liska, czy się mnie nie było przy żadnym killu i... Teraz jesteś. To tak, ale to jest ten jeden, tak? Nawet nie wchodziłam do admin. Czy tam elektryk. To jest na O2. Nie wiem, bo Lodek mówił, że na Vitalsach widział. No w ogóle to coś... przybiegłam z... No tak, no widziałem, no bo przed chwilą byłem jeszcze na Vitalsach. No ja wybiegłam w ścisku, poleciałam. Zdążyłem. Normalnie. Ale mi chodzi, że do ciała, żebyś nie zdążył dobiec. Po reaktorze ja poszłam na kamerki. Wtedy widziałam pana Lotka, dopiero wbiega do admina. Ja jeszcze zeszłam na dół, bo ja tam miałam kabelki, tam nad śmieciami. I dopiero zajrzałam, bo tak z ciekawości, bo tam blaska nie miałam. I on już leżał. Ale no... Kurde. Boję się ryzykować skipem. Nie no, skipować nie możemy, jak jest dwóch prawdopodobnie impostorów. A nie może być impostor i glitch jeszcze? Przypadkiem? No jest też. Może się jakiś impostor już zabił po prostu na glitchu i... Tyle. Co ładnie. Miłość rośnie wokół na... Kurde, sorry, Mówiłam, Pietrucha. Że za bardzo się potwierdzają. Kurwa, Dudzio! Nie, po prostu miałem trzy osoby do strzelenia i to, że tak bardzo naciskałaś... Po prostu się pytałam, nie, bo chciałam się dowiedzieć, no już, panie! Ale nie, no, no, nie ty się wiesz, chodzi o... Tak, ja mogę wyjaśnić, co ja zrobiłem. Zapytałaś się Pietrucha o taski i powiedziałem ci, że minąłem... Ale nie, to git, ale zapytałaś się o taski i później powiedziałem, że na skarba minąłem, że Arana minąłem, że byłem tu, ciało w ogóle nie było w tamtym miejscu i dalej naciskałaś, jakbyś chciała odwrócić uwagę. Nie wiem. Nie, ja po prostu chciałam się dowiedzieć, kto gdzie był, kogo mogłeś widzieć, tak? A tobie jeszcze tak w miarę ufałam. Super. No.
Kto był majorem? Kamuflażerem? Ale ja tego nie zabiłam! Nie zabiłam tego! Ja musiałem Liska na nią nagonić, żeby mi pana ludzika nie wyjebali. O kurde, tak byliśmy w potrzebie. Bo ja wiedziałem, że Lisek jest drugim impostorem, ale musiałem coś zrobić i musiałem na ciebie rzucić winę. Kto był majorem? Dudzio. Chwilą się z tego właśnie tłumaczyli. Ale ty mi powiedz, pozor, co się stało. Za pierwszym razem to sobie planowałem, bo sobie myślałem, że będzie śmiesznie i przeżyć, nie? A za drugim razem, bo ja na padzie gram, bo mi się S popsuło. Jakbyś mógł, Kelo, zobaczyć, czy działa ten, czy działają alerty teraz? Już dwa razy pozwala w tej grze, na zgonie zabijając, spoko. No tak wyszło. dobra. Kogo nie ma? Ludzie, jesteś Lisekiem. To startujemy. Poczekajcie, Wodlada dalej nie ma. A User? Jest. Dudzio, będę diabłem do twojego anioła. Pietruszka, takie pytanie. Dobrze, tak? Sądziłem, że ty byłaś tam lordem, czy nie? Tak. To dobrze, ci dałem tarczę. Mhm. Jak ja nie lubię tej roli lovers, jak mnie to... Tak, to jest jeden. A mnie ona, kurwa, dzisiaj uratowała. Kombinuj! Jeszcze twój kochanek jest impostorem, kombinuj teraz, kurwa, jak tutaj wygrać w ogóle i przeżyć. Twój kochanek. Nocny kochanek? O, tak. O, od razu komsy sabotują. Nie, no ale teraz mamy sabotowanie inżyniera. Się nie da. Jezer w ogóle, jaki ma ładny różowiutkini kolorek. No tak, ja jako egzy nie muszę robić tasku, wystarczy, że je fejkuję. Okej, ale wszyscy żyją. Dobra, ja sobie tutaj chwileczkę pofejkuję tego taska i ja chciałabym sprawdzić w ogóle. Czy będzie mi to działać? Mam na myśli te alerty, bo wciąż też nad nimi w międzyczasie kombinuję. Czy to też będzie działało? Łysy mnie widział. Ktoś się za mnie przebrał i zabił Vesreya. I byłam w komunikacji z userem i on mi zniknął i nagle właśnie widzę nick Pietruszka, że ucieka. I zniknął mi w cieniu i jeszcze zgasło światło. A ją gdzieś musi być martwa o kolisach, albo elektryka, albo chuj wie, bo tam ostatnio widziałem. Tak, i ja ogólnie widziałam właśnie, że Vesrey chyba upada, umiera. A ten... No i on był od strony wejścia do admina, jak się wychodzi z komsów.
Tak, no to się domyślam, ale jakby no widziałem już to na ciemno, ja tylko klikałem, bo widziałem raport. No, a ja szukałam właśnie jeszcze, bo widziałam, że ucieka Pietruszka. Widziałam, jak ja uciekam z miejsca zbrodni. Nie wiem, czy to moje jakieś złe sumienie, czy co, ale był tam user i user nagle ten zniknął mi i patrzę, mam raport i Wesrej jest martwy. A nie, no to ja ciągle byłem tam w komunikacji, robiłem taski. No nie, a wiem, co ty robiłeś? Mi zniknąłeś. Robiłem te dwa monitory, to tam upload i te radio. Upload robiłeś? Mhm. I radio. Jakie radio? No, Wi-Fi. Okej, no niech będzie. Coś dalej? Bo jakby no ja nic nie wiem, bo widziałem ciemność. No tak jak mówię. U mnie mi się wydaje, że to user przebrał się za mnie, zabił i uciekał. Dobra, a czy inni się mogą potwierdzić? Ktoś z kimś był? Parą gdzieś niedaleko? A gdzie padło ciało? Jedno? No jedno w okolicach. Admina tam przy wejściu od lewej strony, przy wyjściu tam do ofisu. Tak. Dokładnie w tych drzwiach, tak? Nie w drzwiach, no, gdzieś przy tam wyjściu w tamtym skomsów, miejscu. Przy wyjściu z komsów. I byłam tam ja, user i Wesrej. I ktoś się za mnie przebrał, podejrzewam, że właśnie user zabił Wesreja i zaczął biec do admina, gdzie widziałam właśnie, że ty byłeś w adminie, na admin panelu, Dudzio, i ten... I myślałam, że tam jesteś i go zobaczysz, ale też ten, ciebie już tam nie było. User, gdzie skończyłeś na końcu gry? No, w komunikacji. Mhm. A Lodek? Ja jestem już w Electricalu. Dobra. Alice, gdzie jesteś teraz? Yes. Nie, czekaj, łysy. Ja przez chwilę chciałem wchodzić do admina. A z której strony? A przed adminem gdzie byłeś? Z prawej, no a my z lewej strony byliśmy. A gdzie byłeś łysy przed adminem? Po lewej stronie, przy około chyba elektryku. Dobra. Nie wiem, chcecie głosować dla zasady, żeby wyjebać zera czy skip? Powiem... Ja na listę głosuję. Czemu na mnie? Bo jesteś podejrzanym kubusiem. Ja bym po prostu zeskipował, bo może też być ktoś ze sferem. Ja skipuję na userze. Nie, Pietruszka, ty na mnie zapalasz coś za bardzo. No bo ty tam byłeś, tylko... nagle cię tam nie było. Właśnie egza może być. No bo... Nie, bo byliśmy tam we trójkę, no i nagle Wesrej nie żyje, a user mi zniknął. No to tam halo. Byliśmy. No w trójkę byliśmy. Mission failed. We'll get him next time. Niestety właśnie nie pykło nam. A teraz będę się też próbowała właśnie w te alerty bawić. Ogólnie też muszę tymi alertami się tutaj też pobawić, czy... One ładnie tutaj zadziałają. Czy one jakoś inaczej będą może wyglądać? Nie wiem, teraz możliwe, że bredzę. O. Lisek. Zaraz, lisek mi zniknęła. Lisek? Aran tu jest.
nie wiem właśnie, co powinnam zrobić. Dobra, jeszcze się upewniłam, czy na Discordzie jestem wyciszona, czy nie gadam właśnie tak do eteru. Dobra, ciało leży przed wejściem do kompsów i tam kamikadze był. Kamikadze, czemu nie zgłosiłeś ciała? Nie, oczyszczam kamikadze. Szybkie za dwójkę. Oczyszczam kamikadze, bo to ciało jest jakoś sprzed. Tak, było trochę wcześniej. Jeszcze 10 kamikadze... sekund? Nawet kamikadze... 35 myślę. Kamikadze był wtedy z tym, w adminie. Ja też patrzyłem na tym panelu i on poszedł dopiero z admina tam. Kamikadze był w okolicy. Znaczy, nie mówię, że to nie on, nie? Bo to może być tak. Nie w tym momencie, prostu... nie w tym momencie. No. Tak, ale jeśli chcesz Pietrucha na podstawie tego, że zabił teraz albo w przeciągu ostatnich 10 sekund, to ciało jest naprawdę sprzed 35. Nie, ja tylko mówię, że on pytanie, go nie zgłosił, bo... że stał to mnie nie zgłosił. To nie wiem, może być Jasterem. Nie stałem, tylko biegłem od góry z komunikacji. Lisek, gdzie jesteś? Nie wiem, z komunikacji? Przepraszam, ale to właśnie ciało było na wejściu do komunikacji, a ty byłeś od zewnątrz. Pobiegłem na górę, żeby otoczyć komunikację, podbiegam jest ciało i widzę ciebie, jak biegniesz. Jeżeli to ciało jest długie, nie. To nie jesteś ty. Jeśli zgłosiliście Neskarba Białego, to on naprawdę jest sprzed 35 sekund i białego, to, tak. to nie jest ani Pietrucha, jeśli chcecie mówić, że przed chwilą to było to nie jest. Nie, ja nie mówię, że ciało. Przed chwilą. To się nie sugerujcie. To może być, nie wiem, kamikadze może jesterować, ja albo nie, jeśli nie zgłosił ciało. Skąd przybiegłeś do Adwina? Z tego takiego, co tam się śluzami chodził, z Łysem byliśmy. Żeśmy pół mapy przeszli. Tak, to prawda. Aran, a ty gdzie byłeś? Ostatecznie Łysy. No to przecież byłem z tobą też w tym, tym specimen roomie. To poszedłem potem do góry po prostu sobie zrobić praktycznie ostatnie zadania, które miałem. Tam miałem kabelki, miałem ten patrzenie w gwiazdy. I cyknięcie tego guziczka i zacząłem sobie po prostu biegać po mapie, szukając właśnie ciała. Ogólnie no to Lisek, w różnych miejscach. Aran przyszedł do mnie do tego specimena, nie wiem, zrobił tam taska czy coś. Ja miałem w specimenie 3 taski i później Lisek do mnie dobiegła i siedziałem z Lisek przez tak 10 sekund co najmniej w tym specimenie i mnie nie zabiła, więc nie wiem. Jeśli ktoś się chce tym sugerować, to tak było i w sumie tyle. Też, wiecie, mamy 3 kile, jest już ponad połowa tasków, nawet to już kurwa ponad 3/4. No, więc róbcie taski, tyle. Bo na razie no, nie mamy się czym sugerować. Wydaje mi się, że to pozor mógł zabić Neskarba, ale to tylko przypuszczenia. Nie wydaje mi się. Nie było kiedy. Łaziliśmy z Łysym, wróciliśmy do tego i ten. Łysy no. Był sam przez chwilę w labie. Kiedy? Ja go widziałam. A gdzie jest ciało? Na wejściu do komunikacji. Na wejściu do komunikacji. Z drugiej strony mapy, ale. No to, ale on był sam, jak był na fiolkach, a nie ja byłem wtedy. Tutaj robiłem. Te kabelki w kiblu czy coś. Zapomniałem totalnie o możliwości loversów w poprzedniej grze. I dlatego Pietrucha wyleciała. Dlatego teraz wydaje mi się, że to może być Łysy z pozorem loversami. Może któryś zaraz, z czemu? Impostarem. Nie wiem. Co? Jak się clearują, że cały czas ze sobą chodzili bez sensu.
Dobra, teraz tylko trzeba... Aran, mikro. O, dziękuję. Tak, otwieramy drzwi sobie. Pozor. 9 sekund temu. Nie pamiętam, ale... Pozor znowu był z łysym w labie, jeśli coś wam to daje. Dudziu, przez ile? 2-3 sekundy. Nie. Czekaj. Skoro byliście ze sobą w labie, znowu na początku rundy, kiedy byliście przez połowę poprzedniej rundy razem, tam też w labie, i znowu we dwójkę jesteście, stinki trochę. Nie, my się minęliśmy, ja przybyłem. My się w labie minęliśmy. Bardziej z Liskiem chodziłem. Ale znowu pobiegliście do tego laba, skoro poprzednio robiliście tam taski. Nie, ja poprzednio się przybiegłem. Tylko. No dobra. Pozor, skup się. 8-9 sekund temu. Kto był przy tobie? Kto? Był tam łysy, był ktoś jeszcze i był Lisek. Zajebiście, że ja się nie odciszyłam, nie? No. Wśród tych osób jest zabójca. Albo shifter, albo sheriff. Zgaduję, że to mógł być właśnie szeryf na przykład. Tylko teraz boję się przyznać przez asasyna. Przez to, jak rzucam podejrzenie na usera ostatnio. Tak tylko mogę to rzucić. Ale ja tylko to mówię, tak rzucam. Nie, dobra, to ja mogę powiedzieć, że jestem inżynierem, nie? Bo raczej asasyna nie mamy. I zaraz wiesz. I... Nie no... Lisek sam tak się zajmował. Lisek, łatwo z tobą! Nie jestem kurwa inżynierem, frajerze! Ale mind game! O, to się chyba... Ale... Ludzio! Zabrałeś mi pomysł z głowy, bo ja też chciałem to zrobić! Jaki big brain! No to jaki well, mind game. Poprosiłbym o minutę ciszy i skipujemy. Jak się pośpiesz. O, czym on słyszał? Inżynierem byłem w nie! Już! Gdyby Lisek znalazła wcześniej tego inżyniera, to wcześniej by to już klikła, nie? Ja się rzuciła jak po mięso wiedzące na pomocy, kurwa, nie? Chytra baba, co się zajmowała przy cytryny. A tylko usłyszała, byłem wejście i takie... To chyba już wiem. Kamikadze wiemy, kto dokładnie. Co no, to dobre. Nic poza, nic. Chodź sobie bezpiecznie. No dobra. Hello darkness, my old friend. Hello darkness. No, Piedruka? Co? A, przepraszam. O, co tak dychasz ciężko? Czytam czat, wiesz się... Tak, to też. Ale możliwe, że będzie jeszcze jedna osoba. Tak? Dobra. Kamikadze łysy. Oni się ze sobą kręcą, więc to pewnie do wersji. Ogólnie, jeżeli jesteś na streamie, to ten Basie może pogra. O, ktoś mi zamknął drzwi, pewnie duch jakiś.
Teraz jedyne, na co mogę liczyć, to to, że... Co tam się stało? Bo widziałem 4 osoby. Mhm, ale była altruistą. Okej. Okay. Jest nikt nie odezwał. Ja nam uciekł. Jezu, zostało pół taska czy coś? Nie wiem. Jeden task został prawdopodobnie. Biegliśmy i zostaliśmy, znaczy widzieliśmy ciało, tam było. Ale co, biegliście we czwórkę i zobaczyliście nagle ciało? Nie no, biegliśmy i było tam. Na początku wchodziliśmy do elektryka we trójkę, a później poszliśmy dalej, było. We trójkę z kim? Ja, Kamikadze i Łysy. A, no to dobra, Łysek nie musiałeś mówić, well. Nie no, cały czas mi to wali takim, chociaż nie wiem, wcześniej kurde. Jeszcze byliśmy na Starshipie i poszliśmy ten, zrobić reaktor lewy. Ktoś ci pozor dał shieldę, tak? Ciekawe no. Ale... Czekaj. No? W elektryku były pokazane 4 osoby dokładnie chwilę przed zgłoszeniem ciała i jedna osoba wyszła z elektryka i znaczy, prawdopodobnie zgłosiła ciało. Powiem tak, wiesz co jest dziwnego? Stoję teraz na Vitalsach i jeszcze 2 sekundy temu, zanim się obróciłem, wszyscy żyli. No właśnie, i to też mi się dziwne wydaje, bo tak, pan Lodek był ze mną, znaczy no tam latał z nami, tak, wokół tych Vitalsów i panelu. Więc znaczy, raczej nie zabił. Ja byłem na meteorytach, byłem na downloadzie, czy tam uploadzie, na uploadzie i na meteorytach i Pnotek cały czas krążył. Ale nie no, my możemy później siebie poszedłem na Vitalsy. Bo to jest kill przed dosłownie no tak, kill. Tak, ale mówię, no właśnie tak Pnotek chodził tak sobie ze mną, później wróciłem do admina, poszedłem na stół, dalej ze mną poszedłem na Vitalsy, więc bo nie wiem raczej. Exe. Okay. Tam były 4 osoby. Na mnie. Ciało było na korytarzu, tak? Pietruchy. Tak. Czy była w elektryku? Na korytarzu. Dobrze. 4 osoby były w elektryku. A mówicie, że były 3 osoby. No bo był trzeci trop, myślę czwarty. No, mówicie, że Pietrucha leżała na korytarzu. Tak. Więc jeżeli leżała na korytarzu, to jej nie łapie w elektryku. Ale to może to korytarzu właśnie łapie w elektryku. No, dobra, łapie, ale poczekajcie, bo zastanawia mnie teraz jedna rzecz. No to ja nie wiem, już nie mamy Lisek, nie? Bo wiadomo, że Lisek był asasinem, nie mamy drugiego asasina, nie mam możliwości. Jaką masz klasę, Aran? Major. Dobra. Kto jest medykiem, czy już medyk nie żyje, Pozora? Medyk żyje. I to kto jest? Skończmy to. Pozor jest, pozor jest, po prostu dałem mu tarczę. No i ale... Po prostu chodziliśmy przy nim. Ale wcześniej, Kamikadze, mówiłeś, że ci się świeciło jak Lisek. Mógł go shifter czymś albo glitch, nie wiem. Nie, zagłosowałem. Nie. Jak Kamikadze ma egzę na Pozora... No to najwyżej wygra, no już nie przeciągajmy tej rundy, no. Dawaj, głosuj. No. Nieprawda, on nie ma egzę, ja mam egzę. Nie, nikogo. O kurwa, nawet jest mamy zdanie. Zagłosował Aran, jego ego, jego myśli, jego... O, chuj. Ale jeszcze jakiś pewnie neutral jest. Ogólnie to było tak. Okej. Okay. Szliśmy sobie we trójkę. Ja byłem szybko. Nie, pan Lodek był. Szliśmy we trójkę. Ja byłem. I my wiedzieliśmy z Kamikadze, że to jest Łysy. Ja powiedziałem, że... wiedziałem, że go nie wydam ja, co nie? Ale byłem altruistą, to chciałem wskrzesić kogoś. Ogólnie to dzięki za gierkę, ale ja na razie lecę, więc mnie no, grę. Do usłyszenia. Była dzisiaj dużo razy ten... Mordowała bardzo dużo. No, najśmieszniejszy był. Jednej tylko się nie udało. Aju, no? Dla mnie było najśmieszniejsze. Ja po prostu ten. Nie. User, nie bierz tego koloru.
tęczowego, bo on się baguje. Nie działa z... mi... Dajcie powiedzieć no. samemu, proszę. Przepraszam. Ja najpierw poszedłem do tego dropshipa z pozorem. Tak, on tam robi kluczyk, ja czekam, kręcę się przy nim. On w końcu zrobił, stanął troszeczkę dalej i zamieniam się w niego. No i sobie idziemy przez meda. Potem, ponieważ ten, usłyszałem, że jakby kamikadze pytał się, kto był około 9 sekund temu, więc domyśliłem, że się, że może mieć medyka. To po prostu wzięliśmy go do dropshipa i zamieniłam się warana. Mam pytanko, bo nie mogę dołączyć do lobby i jest napisane you disconnected from the server, reable packet one, size... Próbuj dalej się logować. Ale to jest ten na E, ten E kod, no tak z E. Nie mogę się teraz, dobra, ja na chwilę wyjdę, więc sobie nie zagaj się jedną, bo muszę iść do toalety na dwójkę. Z telefonu graj. Nie ma straczki, nie mam na telefonie. Ty. Nie mam ten, nie mogę wejść do lobby. A czat jaki masz ustawiony? Co mam? Czat. Czat? O, jestem. A ja też. Czemu to wszyscy są? Startuję. A Wasil wpił? Jest to? Wasil, tak, Wasil. Tak, mhm. Tylko wyszedł. Dobra. A Magrod miał iść na 10 minut, do tej pory nie wrócił. Powodzenia. Powodzenia. Dobra. A ja widzę... Dobra, widzę czat lovers'ów. Was odmutujecie, jeżeli... Jeżeli musisz się zweryfikować u nas na Discordzie. Jedna tylko sprawa, Was musi się zweryfikować, żeby go mogło odmutować. To wszystko. Ale co? Was nie wesrej. Co? Wasil. Musi się zweryfikować. Co mam zrobić? Nie ty wesrej! Wasil. No nie jest już zweryfikowany, niech się odciszy po prostu mikrofon. Du. O! Zdało się. To tak, mam takie pytanie, Wasil. Ty wchodziłeś na drzewko, czy nie? Nie. Eskares, takie pytanie, ty byłeś na O2, czy nie? Gdzie jest O2, ty mapie, kurwa. Lewy dolny. Lewy dolny. Nie, ja byłem prawej stronie w medyku. Ja byłem prawie górny, potem się wróciłem po lewej stronie, byłem teraz nad elektrykiem. W sumie tyle. Ja właśnie cię tam minąłem. Takie pytanie, był ktoś na O2? Wasil, widziałeś kogoś na dwa? Jak szedłem, to byłem po bardziej po tej prawej stronie szedłem. Ja. Nie widziałem nikogo. Nie widziałeś nikogo w O2 tam na dole? Nie, nikogo. Ej, chłopie, tobie się modulator popsuł, o co chodzi, kurwa? Nie, no nieważne. Nie, bo schodzę... kurwa. Idę sobie z ten. Idę sobie od kamerek w dół. Do O2 na drzewko patrzę, jest ciało. Patrzę, widzę Wasila. Się tak kręci, patrzy. Jakby szukał kogoś. A kto był ze mną medyku? Ktoś był ze mną medyku? Medyku, dwie osoby były. No chyba Pozor i Jaskares, nie?
Tak, było dużo osób tam. Było ze 4 osoby chyba. Przynajmniej żyło ich jak na promocji w Biedronce. A nie wiem, kto był. Czyli co, ciało jest gdzieś tam na O2, tak? Mhm. Ja byłem no, w ciało medyku. Jest na drzewku. Podejrzane. I widziałeś tylko Wasila. No, Wasila tylko widziałem. A Wasil nikogo więcej nie widział i takie... Okej. A ty, a już was z Rejem chyba biegliście tak od lewej tam do admina i skąd wybiegliście? Nie wiem jak was, ja dalej jestem w adminie, więc nie wybiegaliście. No ja też jestem w adminie. Ale wbiegaliście do admina, którędy? Od lewej strony. Mijaliśmy o nogę. Byliście w O2? Nie. Nie wiem, to jest skipa. Powiedzcie, au, powiedz swój movement. Przez ja powiedz swój movement? No. Był kluczyk, później byłam na chwilkę w laboratorium, później byłam w storage'u na lałam i później się zbiegało w dół. Zaglądałam, ktoś był przy weaponsach i na końcu byłam w adminie. Wesley? Prawie to samo, tylko zadania inne. Cały czas byliśmy razem. Tak, prawie. To dobra. Nie wiem. Znaczy ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli nie mamy jakiegoś glitcha czy coś, no to ja ją automatycznie potwierdzam. Bo całą rundę siedzieliśmy razem. Ja bym potwierdził. Jeżeli nie ma jakiegoś glitcha albo coś. Bo to są dwa rzeczy. Może jeszcze lowersi mogą być, nie? O, w sumie też racja. Zapomniałem. Ktoś gdzieś zginął drugi? Nie, czy to ważne? Wester jest zginął. Na prawo od admina. Raczej łysy by tego nie... Raczej łysy by tego nie zabił, bo byliśmy w trójkę. Neskarp, ja i łysy w adminie i dopiero co zgłosił, raczej by nie self-reportował. Takie pytanie, gdzie było ciało? No, na wyjściu z admina po prawo. Prawej. Nie zauważyłem. Nie wiem, ja byłam robiliśmy downloada. W tych ostatnich sekundach i było, że to on zginął gdzieś obok mnie. Bo ja probówki odbierałam i wie sekundę go widzę. I niebieskie ciało jest zgłoszone. Ja się trzymam dobrze, kurwa. Mi jest dobrze. Imo? Takie mam teraz spostrzeżenie, jak jest 15 osób dostępnych i gramy powyżej dziesiątki, to jak jest tyle kolorów, to jako spy to jest mega ciężko, żeby cokolwiek się szczaić, bo nie wiem, Aranek gra brązowym, nie wiem, Pietruszka gra takim śmiesznym innym brązowym i ktoś jeszcze inny gra brązowym, to te kolory się tak mega zlewają. Ciężko zapamiętać, czy to ma jaki kolor. Jak sam na przykład teraz w sytuacji, nie wiem, Ascaresa i Vesreya, w sensie wiem, że to są dwa różne kolory, ale no, mega się zlewają na tym panelu ze Spaja. Więc... A w ogóle kto ma Spaja? No przyznać się. Przyznać się, kurwa. Kto chce umrzeć? Przyznać się, kurwa.
No co mam więcej mówić? Ja już nic nie mówię. No to co robimy? Skip czy? Skip. No wiemy. Unlock. O, zeskipowali. Dobra, ja już jestem. Dobra, zobaczymy jak spróbuję to ugrać. Teraz to tak nie bardzo, skoro Askars jako szeryf za nią idzie. Co się stało? Aju wywaliło, czy wywaliło? Wywaliło, Aju wywaliło. Szeryf zabił wszystko. Aju było. Nie no. Aju też miałem wtedy taką właśnie, mi się gra chciała. Ale no, Aju była drugim impostorem. Ja zabijam jako szeryf Wesreya. Znaczy no dzisiaj bardzo dużo razy wywalało ludzi. Takie pytanie. Aju wywaliło, ja myślałem, że ten Askares ją zabił. Tak ja się śmiałem tam, dwa samuraje i rekin. Takie pytanie, kto za... Kto zabił w pierwszej rundzie Pietruszkę? Wesrej mnie zabiła, ja byłam glitchem. I ja widzę jak Aju na tej powodu tak ciągnie to ciało i ja pierdzę. To jest piękne. A widzicie, że dobrze mówiłem, że oni od lewej wchodzili. No tak, no ale... Tak samo podejrzewałem, że... Ale czemu mnie? I ja tak myślę, że to nie zabić, zabić, nie zabić. Daruję mu, to mnie może wtedy poczuć, patrzę, ten mnie zabija. No, miałem podejrzenia co do ciebie, podejrzenia, że kolor mi zajebałeś, to w ogóle na starcie masz po kosze. Właśnie, w razie czego to nie bierz tego tęczowego koloru, bo on się laguje. Rychu? Ja grałem sporo. Dołącz do nas, Rysiek. Nie krępuj się. Nie krępuj się. Nie krępujemy mocno. Jest dla ciebie. Ja też co po prostu się baguje, co też po prostu spają i liga się na tęczowo, więc się trochę może pomylić. Dobra. Wiem. No, spaj ma problem wtedy z tym kolorem. Dorak jeszcze Czechowski. Jak, w ogóle jak medyk w końcu widzi tego tęczowego? Medyk czy spaj? Jako ciemne, jako medyk. Jak widzi, jak ma typ koloru. To jak go widzi? Jak... Rainbow! Znaczy nie, to spy będzie, mi się wydaje, i ale on spy widzi... Też... Widzi kolory. On widzi na tym padzie kolory. Czarny chyba, a nie widzi takiego nie. Czarnego? Nie, po prostu widzi nie zmieniony kolory. Się kolory za każdym on razem się... chyba. Tak. No to ale chyba zaktualizowali, chodzi. Bo wcześniej było widać jako czarny. Tak, wcześniej było widać jako czarny. Tylko ja bardziej jestem jak coś. Nie, nie wiesz o co mi, nie wiecie o co mi chodzi. Jak medyk zgłasza ciało, to ma. To jeśli w ciągu 15 sekund, to tak. Wtedy widzi typ koloru, czy jest ciemny, czy jest jasny. Jak medyk właśnie widzi tego tęczowego, o to mi chodzi. Medyk normalnie chyba widzi, po niku nawet. Ale to też widać jak zgłasza się ciało. Macie na startujecie? Znaczy, no jeśli zgłosi w ciągu 5 sekund, no to tak, ale jeśli zgłosi w ciągu 10, no to wtedy nie widać niku. Nowy kodzik? Nowy lobby? Tak, nowy tak. Lobby. Dobra. Bo jak ktoś inny jest hostem, to zmienia ustawienia. Racja. Okej. Taktyczne zagranie. Ludzio, chcesz być moim aniołkiem? Ja pierdolę, wiecie co, ja już kończę grać i ogólnie... To ja był bait na prokuratora, myślę. Podryw na prokuratora. Dawaj jeszcze dwie gry, Dziudzio. Nie no, żartuję przecież.
zbroje rządzą. Nie bój się prokuratora, on nie gryzie. To nasz człowiek. No ja ogólnie zagram jeszcze dwie giereczki i będę spadać. I będę też kończyć streama u siebie. Może Rysiu jest? No jest. Rysiu? Tyle. O Jezu. Hejka, ale poświetna no water. Świetne. Samurajów. Rysiek, co w końcu kupiłeś na prezent? Koledze. Nic, wysłałem hajs na streamie. Świetne. No to czekamy na... Czekamy jeszcze. Na mnie. Podajcie ktoś mi kod? Jest na Among Us. A w ogóle co robi Assassin? Podczas głosowania mogę wybrać osobę. Mam takie dwa przyciski. U góry wybieram rolę dla danej osoby, a drugim przyciskiem po prostu zabijam. Albo siebie. Zależy. Czy trafię. Nie ma ci gramy samurajami. No. Tak, tylko samuraj. Ale już nie jesteś Baby Shark. Tu. Jestem teraz łysym samurajem. Nie jesteś samurajem. Samujajem. Co jest? Pom, 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 pom. Dobra. Prosta sprawa. Ktoś umarł? Nikt nie umarł. Dobra. To teraz tak póki mogę, na szybko, bo wiem, że zaraz mnie tu nie będzie. User! Kto był, kto sekundę temu przebiegał obok ciebie na zgaszonym świetle, sekundę przed zapaleniem go? Nie no, do mnie przybiegł... Kto był obok ciebie? Było tam parę osób. Tam przebiegało sekundę chyba samurajów. Zapalenie światła. Jeszcze żyje. Poświęciłeś się na darmo. Bo tam, z tego co widziałam, to widziałam ten... O Boże, i teraz będę czekał półtorej godziny na odpowiedź. Nie no, myślę, kto mu... Bo... A kurwa, dobrze, że się... Było zgaszone światło, ktoś był tak cicho, że mu... Też się odciszał, ja pierdolę. Moje serce. Nie wiem, czy pytanie Jutera to jest najlepszy pomysł. No wiesz, teraz się dowiedziałem, że dawanie mu dać to nie jest najlepszy pomysł. No bo zapaliłem światło i nie patrzyłem na to, kto przybiegł. No to jest mój obok problem. Obok niego był chyba ten... Rysiek, czy jak on tam... Widziałem coś w tym stylu. Nick był. Sekunda no... przed zapaleniem światła. Co coś, jest za ciebie zapalić światło? Rysiek 330 był. I ale to nie jest teraz 100% dowodu żadnego. Teraz to nie mam nic tak naprawdę poza tym, że asasyn może. Widziałam jak wychodzi. To jest takie chyba. To nie wiem. Chyba nie mają asasyna, bo jeszcze żyje. Albo może innego nie żyje. Albo bawię się na swoich emocjach. Ale po co ty napominasz o tym? Można dać komuś innemu tarczę, proszę. Niestety, niestety nie już zjebałeś. Możemy zwotować usera. Wtedy będzie można. Tak, ja... Nie będzie można, bo i tak ci się już oddał i nie da się. Nie można później? Nie. Pierdolę, czemu wy jesteście wszyscy samurajami? Co się odjebało? Nie wiem, ja bym pierwszym samurajem z rotu samurajów. No właśnie, gang samurajów górą. No zobaczymy za chwilę. Polska góra.
O nie, nasza bratnia dusza umarła. Minuta ciszy, nie no, żartuję. W pokoju. Wasila ostatnio widziałem z pan Lądkiem. Boże, serce tak mi nawala. Ja teraz widziałem Ryśka, jak cały czas siedział ze mną i Józerem, bo to jest jedyny sposób, jaki mogę wykorzystać jeszcze tarczę na Józerze, że siedzę z nim. Jak ktoś mnie zestrzeli, on to będzie widział. Dobra, ciało jest na wejściu do elektryka. Czekaj, na wejściu? Na wejściu. Z tej strony. Przed drzwiami. Bezpośrednio przed drzwiami leży. A dobra, elektryk, pomyliło mi się. To co, to trudno. No chyba, że ktoś chce jeszcze kogoś potwierdzić. Nie, nie chcę. No ja łysy stałeś dalej na tym. Bo ja mogę potwierdzić tylko dwie osoby. I to jedną tak nie do końca, ale no, jedną na pewno. A kogo? To potwierdzę, proszę bardzo. No mogę na przykład Józefa potwierdzić, bo pewnie taką ma fajną tarczę, że no. Ale mógłbyś też na tarczę dać impostorowi. A to i tak działa. Ja wiem. Że szeryf nawet go nie zabije. Jestem ciekawy, czemu Rysiek z nami całą rundę przesiedział. I nie, jestem też ciekaw, czy to nie przez te podejrzenia na niego, żeby się oczywiście nie siedział z nami. Nie, no robiłem po kolei taski. Okej. No to w sumie tyle mogę powiedzieć z tej rundy, co wywnioskowałem przez całą rundę. Dobrze, no. To skip? Tak, do domu. Kto jest medykiem? Kto jest medykiem? User jest. Medykiem? To User i Wesley, chodźcie ze mną. Spoko. Nie no, jak chuj, sorry, że się odciszam, ale jak zrobić tego pierdolnego taska? Musisz poczekać minutę. Odpalasz go na ten i czekasz minutę. To masz w taskach zapis. A kurwa, tam. Ale teraz będziesz miał od razu po rundzie. Nie, bo klikam i pierwszy raz mam tego taska chyba. To jest coś nowego, czy coś? Nie, ale jak siad. Tego ciała, ale gdzieś jest w O2. Tak, w O2. Ja właśnie byłem teraz w O2 i widziałem, jak zabija go pietruszka zaraz. Idealnie w tym momencie zabija pietruszka ciało. Nie, kogo? A kogo go zabiło? Chyba Ryśka, no. A to ciekawe, bo ja byłam akurat... ten, korbki kręciłam na dole. Lepiej byłaś, gówno widziałaś, zabiłaś. Nie no, że pietrucha morderczyni, to ja w to nie wierzę. Nie, w moich oczach zabiła, no. Ale no, wiesz, że może być jakiś ten... Może być glitch, albo może być imposter. Ten, kamuflażer, nie kamuflażer. Morphling. No to morphling, no. A jeszcze może bo być... Bo ja kręciłam korbką teraz na dole. Egzekucjonerem. Też może być. Ja ufam Dudziowi, że rzeczywiście jego jest coś mi się wydaje, jestem warty. Ani kamuflażer, ani glitch do wenda skoczyć nie może chyba, tak? Glitch nie może, kamuflażer... Kamuflażer też nie może. Nie. Kamuflażer może. Nie, kamuflażer może, nie może, tylko... Morphling nie może. Każda pozycja może zmienić formę na kogoś innego, nie może. No więc o to chodzi, ona skoczyła do wenta, więc nie może być ani glitch, ani morphling. Zostaje pietrucha tylko, no sorry. Bo skoczyła do wenta tylko od drzewka, w O2.
Ja kręciłam no, korbką na dole. A tam ja ten O2. Tam, gdzie woda się napełnia. No tak, pietruszka czarny skoczyła do wenta, zaraz koło tego drzewka po lewej stronie. Dlatego mówię, że nie może być tu ani glitch, ani morphing. I tak bym skipował w razie egzekucjonera. Ja bym powiedział to, że chyba jest dalej to zepsute, jak jest przycisk, to na przykład jak ktoś jest zwęci, to wychodzi z niego. I pietruszka wyszła. O kurde, ale pietruszka do niego weszła, ona chodzi, zabiła i weszła do wenta, no. Tak to wyglądało. No tak, ale wyszła tam u góry koło kamer. No to nawet, jeśli wyszła to z tego, skoro zabija, no bo to jest cały ten jego punkt tego. No ale ten gada, że wiesz, ten, że wskoczyła do wenta, a ja widziałem, jak wyskakiwała nad kamerami. No to, że tam jest właśnie węt chyba, tak? Z dołu do góry, czy no nie? No jest. No to o co chodzi? To ja mówię, że to jest chyba zepsute. Co jest zepsute? Bo jak był przy... Jak było jak się zwało ciało, to ona wyskoczyła. No dobra, no bo wskoczyła na dole, to musiała gdzieś wyskoczyć, nie? No dobra. Nie widzę, nie wiem o co ci chodzi na razie. No myślę, róbcie to sobie, tak, ale najwidzimy by trochę zabijała na moich oczach, skoczyła do wenta. No, więc ani morfing, ani bliźni może wyjdzie. Dobra, możemy na spokojnie skipnąć. No. A w ogóle na ilu impostorów gramy? Dwóch. Na dwóch. Dwóch lub dwóch. Może być też glitch. Może nie być. A może już nie żyć. Łysy? Boję się, że... No... Piero, powiem ci, serce mi wali. Tak? Głosuj, według serca. A, kamikadze jest tym kochającym. Kamikadze jest kochającym impostorem. Ale on powinien zacząć zabijać, ja nie mogę sama też. Okej, okay, dwa. Szam. Czekaj, teraz zgłosiłem brązowego? Ja zgłosiłem. Nie wiem. Nie wiem, ale kto jest aha teraz w dekontaminacji? A nie, stop! To jest pietruszka! Nie no wiem i... dlaczego, ale mam niki. To był kamikadze i pietruszka. Pietruszka ja na pewno nie postaram. Kamikadze nie żyje. Ale kamikadze był impostorem, mamy glitcha, bo ktoś zabił kamikadze, bo myśmy go nie wygłosowywali, jestem snitchem. To jest mega cringe'owe, że tak szybko mogę zrobić taski. No dobra, i no. Ten to snitch, dwóch bodyguardów. Ten snitch jest trochę za OP według mnie. Nie powiedziałbym. Ja no, nie no, powiem, minęłam przed chwilą Neskarba w tym, w dekontaminacji, więc może widziałeś strzałeczkę w jego stronę. Ale mam czerwony nick na tobie, wiesz? Nie wiem, czyli dlaczego tak jest. Jeżeli pietruszka nie, może coś jest się zbugowało, bo ja widziałam na przykład ten różowy nad kamikadze w ostatniej rundzie. Dobra, no to nie jest bug, tylko tak działa snitch. Jak ale różowy to ja jestem. Ale to jest, a jak zgłoszę przyciskiem, a Skarys tak, też. Ja tak samo zrobiłem. Ja tak samo zrobiłem wszystko. Zrobiłem wszystkie taski, poleciałem po guzik i widziałem na czerwono karę, nie jak byli impostorami. No. Ale to jest mega cringe'owe. No, ale muszę no, to. Nie, no to pamiętaj, jest. Pamiętaj, że zawsze musiałeś atakiem zestrzelić. Mogło, w sensie to jest. Nie może, jak ktoś zabić. Nie może. Jeśli snitch już się ujawnił, to nie może. Nie możesz zabić snitcha. Może. Asasyn może w każdym momencie.
Nie, może. Nie możesz. Dobra, pytanie głosy. Ja widziałem to. Dobra, ej. Ej, czyli zostały nam dwie osoby. Ja mówię z doświadczenia. Czy została jeszcze jedna osoba nieimpostorowa? Ja też z doświadczenia wiem, że nie mogę zabić. Bo nie, ja powiem jedną rzecz. Mówiłem, kurwa! Kamikadze, czemu ty nikogo nie zabijałeś? Pietruszka, gdzie nie poszedłem, było za dużo ludzi i nie mogłem nic zrobić. To ja zabiłam prawie wszystkich! Nie wiem, ale ty wiesz, co zabijać. Przepraszam, że się tak odpaliłam, ale ja cały czas po prostu tak... Mam asasyna, a właśnie podaję swoją klasę. Ale Pietruszka, to było chamskie. Wyszłaś mi przed nosem z Venta, ja stoję przy tobie i ty tak stoimy i mnie zabiłaś. To mnie jedna rzecz. Impostorzy to jak mają... Chamskie. Jak ktoś jest snitchem, tak impostorzy przed ostatnim taskiem mają, powinni mieć ekran. Miałam, na żółto mi się zaświeciło. Tak, świeci ekran, no. I ale Dziudzio, ty miałeś szczęście, bo ja cię prawie zabiłam, tylko zgłosiłam się rana. Ja już miałam Q wciśnięte, nie? No właśnie, ale, kurde, to był ten problem, że ja byłaś... powiem, że Józef jest byłam tobą. Byłam na tobie! Bo ty powiedziałeś Dziudzio do przodu, a ja... Ale ty byłaś w dekontaminacji według mojej strzałki. Nie, ja wyszłam akurat z dekontaminacji, w adminie się minęliśmy. By the way, to jest moja ostatnia już gra. Ta niestety streamek zaraz będzie skończony, bo... Bo niedługo wracam. Idę sobie, widzę ja mam brązowego i widzę nagle przycisk report. Się odpala mi. To... A to fajnie, że ty kliknąłeś guzik report, jak ja klikałem kuwa chyba z 50 razy ten guzik. A ja nie. Ja też klikałem właśnie, no. Pytanie, kto kliknął kill. O, tu już nie ma chętnych, no. Kurczę, według mnie to za szybko też było zgłoszone, bo też ledwo co się pojawił i nie można było sprawdzić. No. A co? Ale i tak było zgłoszone światło, to co chciałeś sprawdzić? Dobra, a kogo tam nie było? Tyle w temacie. No wszyscy tam byli. Tam nie było. A gdzie byli? Ja od razu odbiegłam. Według mnie brązowy. Ja jestem na wejściu do specimena. No ja jestem teraz przy tym... I co, już oddałeś głos na mnie? Tak szybko? Od stołu. Dobra, Wasil, jest albo Jesterem, albo zabójcą. Nie, próbujemy to zrobić. Nie jestem, ja po prostu doszedłem do tego. Mówię o Wasilu. A, dobra. Ale mi się wydaje bardziej, że Wasil niż Arne, ale no dobra, kurwa. No dobra. Dobra, to Jester. Chłopie, zdążyłem zrobić kluczyk, zdążyłem zejść na dół, zgasło światło i już widziałem guzik report. A bierzecie pod uwagę, żeby się sam zabił na przykład? No też się mógł randomowo strzelać. Ej, no tak, mógł się sam zabić. O tym to nie pomyślałam. Czy Dudzio by strzelał? Znaczy ja wątpię, żeby Dudzio strzelał na ślepo, chyba że byłby shiftem. No, to by miało sens. No bo Dudzio miał wszystko dłużej w to gra i raczej by nie strzelał na ślepo. A w ogóle da się wyłączyć rolę crewmate, bo to jest naprawdę wkurzające. Nie da się, niestety, uwierz mi, też bym chciał. Nie wiem, w ogóle wczoraj... Wczoraj... Dałam po plus 20, 10... Tak, plus 20%, tak żeby nie było na 100 i dalej się pojawiają. Mhm. Ej, pamiętajcie, że jak macie crewmate, to nadal macie szansę na zostanie duchem. Na fantoma. Fantoma. A macie... No i raczej teraz zostanę. Honor, głosuj. Nie, ranny, pozor. Pozor. A, no dobrze. Jak dla mnie Wasil może być Jesterem. Just saying. Pozor. Co tam, ośrodku? Widziałeś? Co? Proteiny? Tak, widziałem. Dobra, ale tak to trzeba się tu... Skąd z tymi proteinami? Pośpieszyć. Proteiny najlepsze. Dobra, jeszcze do końca tej gry pogram, ale niestety już muszę kończyć, bo już do mnie do domu wrócili na chatę. A niestety właśnie
Jutro też mam do pracy, więc też live'ik będzie troszeczkę krótszy. Przepraszam. No ale ja już nie będę chodzić, tak? Nie będę sprawdzać na razie. Wróciłem. Cześć Tomek. O, cześć Kamikadze. O. Ajajaj. Chyba na wersji. Jedyne co wiem to, że ktoś wygrał, ale wtedy był Camouflage. Kamikadze no. Był ze mną w Weaponsach w czasie kamuflażu. Dobrze, jest ten. Ascara zgłosił. Dobrze, ja to mówię. Ciało pomarańczowego jest zaraz na prawo od wejścia do admina. Nie jest to self-teleport. Nie, w ogóle, na szczęście. Powiem tak, jeśli patrzę przez na chwilę na Vitalsi, na pewno była tak, jedna osoba w security, jedna osoba w elektryku i dwie osoby w O2. Ja byłem w O2 i ktoś zwentował tam. Ktoś zwentował, tak? Tak, ale był wtedy camouflage. Ale no, jak już jęczysz, to powiedz, gdzie byłeś. Ja byłem praktycznie na samym środku, tam gdzie jest to paliwko, przy tym pomieszczeniu. Nie wierzę ci. Czemu nie? Ja potwierdzam. Bo co? Ja już wierzę. What? Nie rozumiem. No, mówię, gdzie byłem. Ty, alo. Wierzymy ci. Ja skipuję. Nakrzyczała na. Kto mówił na adminie? Gdzie kto był? Ja byłem. I mamo, nie teraz. No i tak, czekaj, dwie osoby na O2, okej, okay, to był Wasil, tak? I osoba, która się wentowała. Gdzie jeszcze kogoś widziałeś? Jeszcze ja? Widziałem security i electric. Tylko tyle zdążyłem zobaczyć. To kto był na kamerkach? Ja. A w elektryku? Ja byłem przez w elektryku. Parę sekund to ja byłem wcześniej na kamerach. W momencie, gdy zgasło światło, to byłem na kamerach. Ja wbiegłem do elektryka i pobiegłem w stronę storage'a. A teraz Karol, gdzie poszedł z Medbaya? Z Medbaya poleciałem w dół, do specimena, potem przeleciałem koło tam od infanolu, do góry. Ja poleciałem przecież do tobą zaraz na dół. Ja leciałem tylko z tobą, a ja przecież byłem z tobą i z łysym w tym tam w kontaminacji. Dobra, skipujcie. Ty widziałeś łysy? Nie, przecież stałem na trójkę w tym jednym na górze pomieszczeniu. 100% mówię, że się nie widziałam. Jak wychodził Westray ze specimena na górze, no. To ja weszłam z łysem, u ciebie się drzwi przed nosem zamknęły. Nie, ja byłem z nami, ja się cofnąłem i potem wróciłem i byłem z nami tam we trójkę. Nie, Ascaras poszedł z nami, ale no właśnie, o to mi poszedł chodzi. Dalej. Tak, ja poleciałem, bo ja uciekłem do tego, poleciałem dalej w stronę admina. Ja poleciałem z wami, więc nie wiem, muszę mówić, a już mi tam nie było, ale byłem z wami cały czas. W ogóle cię nie widziałem. Ojojo, no to nie wiem, no co ci poradzę. Jestem niewidzialny. Mówcie, bo trzeba się zaskoczyć. No to ja pewnie ja zabiję, bo skitu go na mnie w takim razie, kurwa. Próbuję cokolwiek tu wywnioskować, bo jest cisza, nikt nic nie mówi. Niestety, no. Trochę sas. Ja nie jestem sas, dopiero sami wyczyściłeś Aran, że ja ci nie mogę być sobie. Jaki ty Aran? Chodź. Nie Aran, tylko poza, co? Ja nie mówię, że ty. Ja mówię, że cicho i dlatego jest sas. No, dokładnie tak, bo wszyscy są tu sas, nie? No, to mi chodziło właśnie. Ty to nie mogłeś być. To się dogada. No i bardzo dobrze, że zgoda jest, wszyscy skipują. Co tak wychodzą wszyscy? Halo, jestem już? Tak.
Tak, ja ogólnie przepraszam już za jakość dzisiejszego streama, że tak troszeczkę... A to troszeczkę przymulona, a to teraz właśnie bardzo mało się odzywam. Dużo się wyciszam. O. Jednak dzisiaj no już jest tak późno i ten live'ik też tak wyszedł troszeczkę spontanicznie. Czy ja mam skan? Nie mam skana. Co ja już tu wszystko skończyłam? Pozor. Czy mam coś? Nie, nie mam. Komunikacji mam. Tak, ten live wyszedł też tak spontanicznie, bo w sumie Peter poprosiła, żeby... Czy zagramy? I... Tak właśnie jakoś wyszło, że... Dobra, ja ogólnie jak w spite powinnam siedzieć też tak na... adminie, ale też tak naprawdę trzeba to zrobić na zadania troszeczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed drzwiami do końców. Gdzie było ciało? Przed drzwiami przed końcami. Do końców. Halo? Teraz dla mnie Rysiek jest trochę podejrzany, bo on był na dole, kiedy był reaktor. Tak, ogólnie nikt nie szedł do drugiego reaktora, tego po prawej. Bardzo długo. Tak przez 5 sekund, odkąd ja byłam i czekałam, może nawet 7. Aż no, w końcu poszło. Tak tylko pozor. Co tam? Czy ja myślę, że masz tą rulę, o której myślę? Chyba myślisz. A. Według mnie to jest Rysiek, dlatego że jak wychodziłem, to on chyba był właśnie z ten granatowym. Niech mi mówię, to był. Nie. Nie chcę kaleczyć. Ja przez większość rundy za Skaresem latałam, ale ja... No to Rysia kto widziałam... był? No to kto był? Bo był... Albo to był Fioletowy, albo to właśnie Ascaris. To kaleczy ten nick. Ascaris, bardzo ładnie powiedziałeś. Znaczy ja Rysia widziałam w ostatnich sekundach już po reaktorze, jak się rozdzieliłam z Ascaresem tam gdzieś na środku, on tam poleciał na lewo, ja na prawo. To poleciałam na lewo, bo go szukałam. To widziałam przez okno Pietruchę, która stała przy kabelkach nad kamerkami. Ktoś był na kamerkach. I Rysiu wychodził gdzieś tam od strony elektryka. Chyba, o kurde, ale mógł przejść dobra, z dołu mógł iść. To nie, nic nie mówię. Według mnie to jest Rysiek. Ja byłem nie od Office'a z prawej strony. Poszedłem do Staredza. I później ze Staredza chciałem iść tam. Do elektryka, ale ktoś zgłosił ciało. Kamikadze, co zrobiłeś? Teraz czemu byłeś na kamerach. Byłeś na to? Czemu nie poszedłeś na reaktor? Poszedłem. Dopiero jak prawy już był zrobiony. Poszedł na reaktor. Mi dokończyć, Wasil. Poczekaj. Ty, kamikadze, jak ten, nie poszedłeś od razu na reaktor, tylko po. Do meda. Najpierw do meda, odebrać kubki, dopiero na reaktor. Kamikadze, ty byłeś to na zrobić? Lewym reaktorze. Jezu, Pietruszka, jak już... poczekaj. Przepraszam, ja czekaj. Tylko nie chciałam był. Co zrobiłeś w labie? Robótki, a potem pobiegłem na reaktor przy labie. Odkliknąłem go, pobiegłem, że ja mam flesza, to szybko pobiegłem, żeby zobaczyć, czy czasem umarł na tym drugim.
pytam, bo widziałam, że jak był reaktor, to właśnie kamikaze poszedł do laba i stał na wencie tam, w tym małym tym. Kabelki. No teraz kabelki, już mam próbówki, ja tego pytam. Dobra. Kabelki zacząłem przed reaktorem. Na kogoś, bo będzie czas zaraz. Ty, Lucy, gdzie jesteś? Ja jestem na prawo od admina. Właśnie chciałem zreportować ciało, nie wiedziałem, gdzie ono jest. No, jak dla mnie to kamikadze jest podejrzane właśnie, bo mówię, że robił po prawej stronie. Podejrzany, spoko. Tak, bo mówię, że po prawej stronie robiłeś się, a... Nie, ja się tak, ale głosy się rozdraszły. Nikt nie chciał. A taka zgoda wcześniej była i chuj. A nie mówiłem? Nie byłeś! O. Zaraz co? Co? Zaraz, to kto był? Rysiek. Rysiek. Dobrze, powiem tak, nie dobrze, mówiłem, że ktoś zabił, bo bym nie mógł zrobić zadań. To może ten nie żyje. A ja już nawet nie pamiętam, co się dobra. Działo. Dobra, to ja kończę. Aju, ogarniasz, że na tej mapie jak się jest inżynierem, to nie da się zrobić jednego zadania? Jak się nie da? Jak masz kabelki i dzisiaj zetrzmy kabelki tam w łazience nad wentem, to nie jesteś w stanie zrobić kabelków. Tak samo jest. Z inżynierem na skrzydzie, kiedy ten łeponszek nie da się zrobić i to on w taska, nie musisz dawać tam tak naprawdę przycisku w prawym dolnym. Co? Tak da się? No. Możecie Mieszko. Kliknąć na... No ten, wiecie. Ale tam no. Cały czas jest napisane vent, nie ma tam use. Ale nie, ty klikasz Mieszko na... Myszką w kable w panel. Klikasz, a nie no. W ten po prawej. A to ona klikać kurwa na panel sobie? Ja pierdolę. To dołącza? Nie, Adga w tą grę nie wie. No zawsze klikałem kurwa E po prostu, nie? No to nie klikam na panel. Żeby zabójcy co nie? Żeby medyk nie mógł ten. No my chyba kończymy, ja na pewno kończę. Więc... Ja jeszcze mogę grać. Ja życzę wszystkim dobrej nocki. Bo ja jutro dzięki mam do pracy, muszę się przygotować. No i dobranoc. Dzięki za gierki. A co jest dzisiaj, czwartek? No, ja do pracy. Ej, uwielbiam... Nie wiem, kto to powiedział, ale uwielbiam osobę, która powiedziała nie, no Dudzio to by nie strzelił randomowo, tak o. Ja meanwhile Dudzio mówiący a chuj, strzelę warana, albo zginę, albo zabiję. Aha. A jednak. W ogóle. No to przeceniłem cię. Dobra, bo zjedziemy. Ej, chcę tylko powiedzieć, że Saints Row jest za darmo na Epiku. Jebać. Dokładnie. Saints Row ja mam na Steamie. Dobranoc. Dobranoc. Papa. Zimam Saints Row.